Witajcie z powrotem, drodzy gracze i widownio. Znowu witam po raz drugi już dzisiaj witam w kolejnym odcinku kampanii Nowokrąg. Na poprzedniej sesji udało wam się przeniknąć przez tajne wejście do kryjówki niejakiego Mogoga. Napotkaliście tam dużo różnych przeciwności, takich jak zabalone wejścia i magiczne drzwi. Udało wam się znaleźć więźnia, którego trzymał w swojej kuźni, można powiedzieć, Mogok. Była to krasnoludzica zwana Una Rich. I od niej dowiedzieliście się mniej więcej, kim tak naprawdę, a dokładnie czym tak naprawdę jest Mogok. I skąd w ogóle wziął się na Trójkontynencie. Wiecie, że niegdyś pracował dla kompanii wydobywczej Sternbane, która ma tutaj swoją placówkę na Nowokręgu. I podczas jednego z transportów doszło do wypadku, podczas którego ich statek rozbił się na Trójkontynencie i dalej doznał objawienia ze strony Lorda Bane'a, boga goblinoidów. I także tego objawienia otrzymał Gog, jego, można powiedzieć, towarzysz gigantyczny cyklop. Stąd też założyli duo zwane Mogogiem i wykorzystując chwałę Lorda Bane'a, swoją załogę złożoną z niedźwierzuków zaczęli siać postrach na tutejszych gościńcach. I wy poszliście rzucić mu wyzwanie. A jak okazało się, on tylko na to czekał. Przygotował w swojej kryjówce całą arenę i całe widowisko tylko po to, żeby z wami się zmierzyć, kiedy Mog stanął z wami oko w oko. I udało wam się go pokonać. Celnym strzałem KE, potężnym, krytycznym uderzeniem został on zabity. Jednak to nie był koniec waszych trudów, mianowicie wtedy do walki dołączył Gog, jego towarzysz, ogromna bestia zwana Cyklopem. I wykorzystując jego krótkowzroczność oraz brawurowość Malwina, udało wam się przekierować jego ataki tak, że strop jaskini, w której znajdowała się ów arena, zawalił się na niego i towarzyszące mu gobliny. I tak naprawdę w tym momencie kończymy. Ostatnie kamienie właśnie jeszcze gdzieś tam upadają po tym, jak ogromna chmura pyłu przykryła prawie całą waszą wizję. Malwinie, ty stoisz w głównym wejściu do kryjówki Mogoga. Dookoła ciebie jeszcze ucieka kilka goblinów, może z dwa niedźwierzuki mijają ciebie, a ty widzisz już tylko tak naprawdę zwał skalny, tam gdzie niegdyś było wejście do areny. W powietrzu jest mnóstwo pyłu, ciężko się oddycha, czuć też gryzący dym pożaru, który wywołałeś w części sypialnej. Tymczasem reszta drużyny, wy uciekliście bocznym wejściem do tej areny i znajdujecie się aktualnie w kuźni Mogoga. Tutaj pyłu jest trochę mniej i to właściwie tyle, co robicie. To Gareth nakłada sobie jak maskę swoją szarfę, chustę zieloną, podchodzi do stojaka i bierze kilof, ponieważ uważa, że może się przydać. Jasne, znajdziesz tam kilof bez większego problemu. I dołącza do Malwina w głównym korytarzu. Okej, no to jak wchodzisz do korytarza, to widzisz, że Malwin się krztusi pyłem. Dobra. Cały jesteś? Trudno powiedzieć. Ale chyba... Co się tam stało? Przyszedłem, jak ten trup już leżał i o co chodzi z tym cyklonem? No...
Walka była ostra. Tamtym, co tam leży. No i potem włączył się cyklop. Zaczął miotać kamieniami pandemonium. Potem te gobliny, pożar, to już sam wiesz najlepiej. Mieliśmy go pojmać. Jeszcze cię to dziwi, Malwinie? Ja już powiem szczerze, nie jestem zdziwiony, patrząc na naszą dwójkę towarzyszy. Ale najważniejsze jest to, że zagrożenie z ich strony zostało wyeliminowane, ale co do tego większego musimy się jeszcze upewnić. Widziałeś Unę? Gdzie ona jest? Ledwo widzę ciebie, Gachet. Nie wiem, gdzie jest Una. Dobra, to... Nie wiem, czy zauważyłeś, ale... Przed chwilą zawaliło się to wszystko za mną. Tak, tak, zauważyłem, trzeba będzie stąd wyjść, ale póki co mamy zadanie do zrobienia. Poczekaj tu na innych, a ja zacznę kopać. I tym kilofem próbuję rozbijać te kamienie i ten... żeby utorować sobie drogę. One są dość luźno ułożone, tak naprawdę takie dość zawalisko, ale za każdym razem jak wyjmiesz jeden, po prostu na jego miejsce wpada następny i domyślasz się, że tam po prostu jest ogromna ilość tego materiału. I żeby to wydobyć, no to jest, no raczej nawet nie robota, znaczy to jest robota dla całego oddziału doświadczonych górników tak naprawdę. Dobra, czy przez te kamienie da się coś dojrzeć, czy to jest właśnie takie koherentne, nie, jest, spójne zawalisko, to ciężko? To jest zawalisko, po prostu wszystko, praktycznie kamień na kamieniu. To nie jest tak, że tam można się jakoś przyciskać czy coś. No dobra, to Gary odwraca się z tym lochem. No dobra, to miejmy nadzieję, że to rumowisko stało się jego grobowcem. Szkoda tych kosztowności, na pewno moglibyśmy użyć ich w oczywiście dobrym celu. No dobra, to poczekajmy na innych, odszukajmy Unę i zobaczmy, czy my sami nie jesteśmy tu uwięzieni. Dobra, w tym czasie, co reszta? Na Vincenta w sumie. Vincent, jesteś tu? I tam otrzepuje się z tego kurzu. Vincent wychodzi z kurzu, jest cały zasłonięty, osłaniając się od pyłu. Tu jesteś. O Jezu, myślę, że tam przeżył ten dziad wielki? I tak próbuję wyjrzeć. Wątpię. Kurde, ale ty miał tam skarbów. Szkoda by to było przegapić wszystko. Moglibyśmy spróbować wydobyć choć część, ale... Obawiam się, że może to zająć dużo czasu. Chyba, że masz jakieś pomysły, Kae. A chcę je zobaczyć. Pędy. Tu, którędy wyszło. I idzie jakby tam, żeby przyjrzeć się z tej strony, czy coś. Dobra, jest innego, no to czy... sytuacja jest... Oczywiście mogę lepiej te kamienie ułożyć. My chciałem... nie widzieliśmy tego, jak Gog się osłania od tych kamieni, prawda? Nie, nie. To widział tylko Malwin. No, praktycznie rzecz biorąc, tu jest ściana zawalonych kamieni. Aha, to nie tak patrzy. Tego nie idzie przeskoczyć w żaden sposób. Nie, nie ma szans. No po prostu jest, no bo to są korytarze, nie? Więc okay, to jest okay. Po prostu, że zawalił się korytarz. To jest niski korytarz, który jest zawalony. Tak, tak. Dobra, idźmy z drugiej strony, może gdzieś tam Gareth poszedł. Chodź. Idę za Kae. No to idziemy, to jest do korytarza, dołączamy do... Dobra. Tutaj lepiej? Jakby rzuca Kae do was. Nie, to samo Kae. Znaczy, co masz nam myślić, że lepiej? Nie, no chciałam tego cyklopa zabrać, no. Mieliśmy żeby go przeprowadzić, chociaż jednego myślałem, że się uda. Tak widać, że jej głupio trochę. Które z was katrupiło tego? No, nie wiedziałem, że tak dobrze wceluję. Nie chciałam go aż tak ranić. Kto pomyślał? No dobrze, najważniejsze, że więcej już nikomu nie zaszkodzi. To co, ładujemy go na wózek i musimy się stąd wydostać. Może głównym wejściem tym razem.
Tak, tak. Myślę, że nie chcemy powtarzać naszych przygód z tutejszą kładką. Una, gdzie jest Una? Nie wiem, czy widzieliśmy Unę przechodząc gdzieś tutaj, czy tam wszystko było w kurzu? No nie szukaliście jakoś super, ale tak. więc na razie nie wiecie, gdzie jest Una. Okay. Ostatnio była tam. Una! Pani Una! Tam krzyczy w korytarz. I ten. Widzicie, jak właśnie gdzieś zza tego ogromnego kowadła wychyla się znajoma, przyozdobiona warkoczami głowa, teraz cała pokryta kurzem właśnie. I całkiem zaśniedziałe okulary po prostu. Teraz je przeciera sobie chusteczką i... A, tak, tu jestem. A czekaj, jest takie pytanie. My nie kazaliśmy jej uciec do tej dziury, tam gdzie była ta woda? Czy dobrze pamiętam? Czy źle? Nawet się nie, ona się po prostu tam... Okej, okay. Nawet ja jeśli jest ją. Tutaj, więc... Nawet nie, jasne, tylko no. Chciałem ten, czy... To ja musiałem coś powiedzieć. No to Marvin podnosi się z kolan i idzie do Uny. Panno Uno, ma pani tę inwentaryzację, którą prosiłem, kopię dla mnie. I on tak, cóż, byłam w połowie robienia tego, ale no widzicie, co się stało. Wystarczy i biorę tą niedokończoną. A to moje, jeszcze tego nie skopiowałam. To proszę dokończyć i zająć się tym jak najszybciej. Chyba wypadałoby, żeby pani wróciła z nami do bezpieczeństwa. I ona, właśnie, jeżeli byliby tak panowie mili, i eskortowali mnie do jakiejś cywilizacji, to na pewno nie tylko ja, ale także kompania będzie wdzięczna. Na pewno coś się da też wymyślić w ramach jakiejś rekompensaty. No, oczywiście nasze usługi, no może trochę zaproponowane z góry, ale są jednak całkiem pokaźne w swoich rezultatach. Przyda się jakaś rekompensata finansowa. No, na pewno nie brakuje panom rozmachu, to muszę przyznać. Dobrze. Kiedy macie zamiar ruszać? Bo nie wiem, czy starczy mi czasu i pokazuję ci ten papierek. Ruszymy. Dobra, rzuciła. Dobra, to wybaczcie. Idę za K. Dobra. To Kuba może to. Ruszymy, no, kiedy pani skończy oczywiście, aby drugą kopię stworzyć dla mnie oczywiście. Mamy czas. Dobrze, to ja będę tu kontynuować i po prostu przyjdę do was. A jeszcze jedno, pani wspomniała coś o towarzyszu zaginionym. A tak, no, Dreko, nie wiem. Gdzie się teraz znajduje. Wiem tylko, że odprowadzono gdzieś na zewnątrz, ale to już dawno temu. Ale on był więziony z panią, tak? Tak. No dobrze. Pani nie zależy za bardzo na odzyskaniu tego towarzysza. Nie, no tak oczywiście, brzmi. Że mi zależy, ale co mam zrobić ja sama? W sensie... Oczywiście, że dobrze byłoby go zobaczyć całego i zdrowego. Dobrze. mam nadzieję, że uda się nam w takim razie może namierzyć go. No, byłoby super. Dobrze, nie będę przeszkadzał. Muszę trochę odpocząć. Dużo się wydarzyło. Wierzę. I Malvin siada. W nogach tej zbroi ogromnej. Okej. I po prostu odpoczywa. Dobra. Ja w tym czasie zacząłem zajmować się ciałem Moga. Mm-hmm. Podchodzę do niego, chciałbym oszacować, jak wygląda po tym, co go spotkało to wszystko. Ma dziurę prosto w czole. Taką wielkości pocisku i praktycznie nie ma całej tylnej części głowy. Tam zostało to wysadzone w powietrze, ale twarz jest rozpoznawalna jakby. Wygląda jak skro.
Okej, okay, dobra. Tak nikt nie wie, ale wiadomo. Dobra, chciałbym go przeszukać w takim razie. Będę chciał go spreparować pod podróż. Co oznaczać będzie najpewniej, że zdejmę z niego ekwipunek. Dobra. No to... I przygotuję, używając no, to moich sposobów na to. Jasne. No to ma przy sobie dwuręczny topór, Great Axe. Ma przy sobie tą. Ma na sobie zbroję bardzo charakterystyczną, używaną przez Skro. Czekajcie, się tutaj mam. O, jest, dobra, czyli już ci daję kartę. Siup. Cool. Znajdujesz przy nim także trzy fiolki trucizny. Jaka to trucizna? Podstawowa, czyli dobra, że daje poison efekt, jeżeli kogoś zatrujesz. I to właściwie tyle. Okej. Okay. Żadnych dodatkowych jakichś... On jest bardzo też ubrany, można by powiedzieć, pod walkę dość pragmatycznie. Nie ma na sobie niepotrzebnych rzeczy. Jasne. Dobra, więc to wszystko sobie deponuję i zaczynam przygotowywać Moga z pomocą Wiktora. Tutaj jest ten wózek, czy on... On chyba spłonął, całkiem okay. Spłonął. Dobra, ale zostały tam... Po taczki. Dobra, no to ja jeszcze, tak... Jeszcze jedną taczkę znajdziecie. Dobra. To ja preparuję dalej. Czekam na powrót reszty. No i biorę tu zbroję. Zerkaret. Jeszcze nie miał czegoś. Czekaj. Nie masz się? Tak się zdrapię po głowie. Nie, Karel. Nie gniewam się. Ja nie wiem, zawsze w ferworze walki jakoś tak nie umiem się powstrzymać po prostu. Nie myślę. Wtedy... Akurat stan bitewnego szału rozumiem doskonale i sam się czasami siebie boję, jak przejmuję nade mną kontrolę. Mogiem się nie przejmuj, najważniejsze, że nie będzie już napadał na podróżnych i wyznam ci, że wcale nie chodziło mi o nagrodę, żeby brać go żywcem. Myślałem, że jest to wola Gaela, ale Ben, ten rewolwerowiec, o którym wspominałem, powiedział mi ostatnio coś, co trochę wywróciło moje spojrzenie na tą sprawę do góry nogami, ale to nie czas i miejsce na tą opowieść. Poszukajmy wyjść stąd i... Dobra, to weźmy taczkę, żeby zapakować truchu. Wiem. Please mute. Tak, na pewno będzie łatwiej go na taczce wywieźć, z tym, że musimy jeszcze znaleźć wejście takie, które będzie można taczką przejechać, tak? Więc na pewno odpada to bajoro śmierci, przez które się tu... Przedostaliśmy. Poszukajmy KM, może ty masz bystrzejszy wzrok. Zobacz, rozejrzyj się, jakie są opcje. Dobra, no to... Główne drzwi to roh tutaj, tak? Są... Tak, no gdzieś po prostu, można powiedzieć, w tę stronę po prostu jest palisada. Ona ma w sobie charakterystyczną bramę. Brama jest po prostu na oścież otwarta po tym, jak uciekające niedźwiedziuki i gobliny ją otworzyły i nie zamknęły za sobą. Obozowisko wydaje się dość poważnie opuszczone. Raczej nic nie zbierały po tym, co się wydarzyło. Jest kilka tych takich namiotów, które już znacie z obozu niedźwiedziuków bardziej w głębi kanionu. Ty, Kae, jednak zwracasz uwagę na jedną rzecz. Jak jest ta winda, ona jest podniesiona do góry i teraz z dość charakterystycznym klekotem widzisz, że jest wciągana do góry. Aha, w tej chwili jest wciągana, tak? Tak, ale już jest za daleko, żeby tam skoczyć do niej czy coś, tylko gdzieś już tak w połowie drogi jest. Patrz, Garrett, patrz! I ci pokazuję. Dobra, podbiegam tam i patrzę w górę, czy dostrzegę jakiegoś tam... Spostrzegawczości, co? Jak tam wypatrujecie, czy no coś jest... To też, okej. Okay. Dobra. Kto to wciąga, czy jakiś niedźwiedziuk? Dwadzieścia trzy. Garrett. I moje 8.
8, dobra. Ty, Garecie, niewiele widzisz, ale ty, KS, swoim bystrym wzrokiem dostrzegasz, że jest pusta, ale nie jesteś w stanie z tego kąta zobaczyć, kto ją wciąga, bo tam jakby ten mechanizm jest zasłonięty przez krawędź klifu. Okej, okej. Nie widzę, pusta winda, ktoś ją wciąga do góry. Myślę, że tu zjadą jakieś niedźwierzuki, czy coś? Nie może wiem, to chacz, ale... Może to chacz. Może. Spróbujmy pertraktacji. I rzucam na siebie taumaturgię, żeby mój głos był 3 razy donośniejszy. Nice. I krzyczę. Hej ty! Opuść windę! Winda się na chwilę zatrzymała. I ty, Kae, widzisz tam na krawędzi, jak jakieś takie, jak głowa wygląda zza tej krawędzi, tak patrząc w dół. I widzisz właśnie charakterystyczny kapelusz Hammerboya, jak tam patrzy na dół. I coś krzyczy, ale jest za daleko i też echo, które odbija. Nic nie słychać, co oni tam krzyczą do was do góry. Coś to taki zwykły farmer od tych, od młotogłowów, tak? Trudno ci powiedzieć, aż z takiej odległości. Okej, okay, ale ma taki kapelusz... Tak, widzisz sylwetkę w takim kapeluszu po prostu. Ty, to jakiś Hammerboy od młotogłowów. A, miejmy nadzieję, że... Nie wiem... Prawdziwy Hammerboy. Że... Może to jest dla nas coś. Chcemy się stąd wydostać. Opuść windę. I widzisz, że on znika wtedy, jak to powiedziałeś, i winda jedzie w górę dalej. Coś do nas mówił, może chce sam tu zjechać po prostu, nie wiem. Bo on wjeżdża do góry, nie, że zjeżdża w dół, wjeżdża do góry. Winda wjeżdża do góry, oni są na górze, ją wciągają. To w windzie nikogo nie ma na razie. Możemy się uszykować na nich po prostu. Uszykować. Doceniam przyzorność. To nie muszą być faktycznie nasi przyjaciele, ale przygotuj się, ale może niech nie skończą jak mok, dobrze? Jasne. Przeładuję tylko wszystko. Dobrze, dopóki nie wyciągną nas z broni. Ale tamtego... Wkurzasz mnie, chłopaku! Opuszczaj te windy! Ona wjeżdża dalej do góry. Pogadamy potem. I odchodzę. Jeszcze jak krzyczałeś jeszcze jeden raz, to na chwilę też się wychylił, coś tak pomachał ręką w stylu zaraz, za chwilę i wracają i dalej winda jedzie do góry. Pogadamy w domu. Garrett, okay, bardzo silny wujek energia. Silny wujek, dokładnie. Silna energia silnego wujka. Dobra, dawaj tę taczkę, jedziemy tu, chłopak. Dobra, to co? Moga na taczkę, dobra. Tak, to bierzemy i podjeżdżamy tutaj. Jeszcze jedno. Wincencie też Mog ma przy sobie sakwę z amunicją. Tam jest 10 ładunków, ale... Bo ty się aż tak na broni palnej chyba nie znasz. Nie jesteś do końca w stanie stwierdzić, do jakiej to jest broni. Okej. Okay. Ale domyślasz się, że do tej, którą Mog używał podczas walki. Dobra. A ten jego pistolet tam jest? Nie, on go odrzucił, więc tam... Tak, odrzucił. Pogrzebany został. Okej. Okay. No dobra, to Vincent, skończyłeś z nim, czy ile czasu potrzebujesz? Skąda? No tutaj ogarniam w tym sensie. Okej. Myślę, że Vincent już tutaj pewnie kończy. Widzicie, że Mog jest jakby wszystkie... jest trochę w takim jakby pozycji embrionalnej. Więc zajmuje trochę mniej miejsca. I jego całą powierzchnię pokrywa jakaś taka bardzo śliska substancja odbijająca światło. Nie jesteście pewni do końca, co to jest. Ciekawe. Ale Vincent jakby masuje tą substancję, ona się tak przelewa po jego... Masz taką umiejętność albo taki czar? Nie, to jest tylko i wyłącznie flavor. Okej.
Jakby... No dobra, no to tam... Go obślinił po prostu. Tak. No coś w niego wsmarowuje. Tak. No dobra. Widzę, że jeszcze chwila, to jadę do Malwina i jedzie z tą taczką do Malwina. Malwin siedzi po prostu przy, jakby na nodze, na stopie tej zbroi, no nie? Na bucie. Tak, tak, tak. Ja robię taką goofy minę i pyta, czy zamawiał pan woźnicę? I się kłania tobie. W samą porę. Wysłałem gołębia pocztowego 2 tygodnie temu. Proszę do samego pałacu. I siadam w taczce. Jest mega ładowana, że jakby grasz z nią i zaczyna cię wozić tutaj po prostu wokół. I Malwin wtedy, Malwin jak ty Una go wieziesz... przygląda wam się z zaciekawieniem, co robicie. Malwin jak go wieziesz, to tak bardzo niepewnie trzyma się mocno tej krawędzi, tej taczki. Tylko nie za szybko. Nie za szybko. I w drugą stronę, bo mi się zakręci zaraz. Tak jest, panie. Jedzie teraz w drugą. Panu, no... jak ten... jak ten... Dreko wyglądał? Jeżdżąc w tej taczce. No to ona ci... tak, jak ona... przestała na was patrzeć już tam przy drugim okrążeniu, wróciła do swojej kartki papieru, widzisz, że zapisuje dalej, już jest tak 3/4 wypełnione i domyślacie się, także krasnolud, krótko przystrzyżony, ubrany mniej więcej tak jak ja, młodszy, no nie wiem, to właściwie tyle. Sądzę, że rozpoznacie go bez problemu. No dobrze, no to super ubrany tak jak pani. Śmiesznie, widzę, nie lubicie indywidualności. I ona na to... No jest to wyjątkowo nieprofesjonalne. No jest, mówi Kaja, ja to zaraz tu też. Ma się rozumieć, taka firma, ma pani jakiś sposób się skontaktować z Sternbein? Ze Sternbein? Nie, sądzę, że to nie będzie potrzebne. Wystarczy tylko, że wyślę jakiegoś gońca do Bernfurn. Ale to sądzę, że w porcie coś uda mi się załatwić. Na pewno dobrze. Gdzieś tam musi być przedstawiciel jakiś. Miejmy nadzieję, że w tym... w tej wiosce zabitej dychami jest takie coś. No, z tego co mi wiadomo, jest tam port, więc jeżeli jest port, to są też i statki. Jeżeli są statki, no to... Sądzę, że na pewno jakiś kontakt z przestrzenią się uda znaleźć. Czy mówimy, gdzie to jest, to Bernfurn? Tak. Możecie rzucić na historię. To ja bym chciał, chociaż ja to pewnie nie wiem. Ty będziesz miał tak... trudniej, Kale będzie miała łatwiej. Dobra, masz. Gdzie wy jesteście nie teraz? Macie. Tam ciebie nie ma. Okej, dalej. Okej, 2. 8 tylko. 8. Nieważne. Nie wiecie do końca. Ale my mamy mapę jakby, nie? Ze sobą macie. Tą, co... Możecie popatrzeć, czy jest na mapie Bernfurn gdzieś. To Kaja wyciąga i jakby odstawia taczkę i podchodzi. Proszę pokazać, gdzie są te statki i ten port. I ona... no tam skąd przybyliście i pokazuje New Dagger. Malwin? Tak patrzę na ciebie. No mówi o New Dagger, tam gdzie ją mamy zaprowadzić, Kae. A. I to jest to Bernfurn. Ona, co? Nie. Bernfurn znajduje się daleko stąd, w jednym z... To... Nie wiecie, to, dobra. Stąd dojdzie? Bernfurn jest to cytadela koncernu, znajduje się, jest zakotwiczona w lodowych górach na zachód stąd, w Kłach Nowokręgu. Kłach Nowokręgu. To brzmi jak miejsce.
kojarzę kły nowokręgu? Tak na... Kojarzysz, w sensie wszyscy to kojarzycie. Nowokrąg ma dwa zestawy tak zwanych kłów. Są to w skrajnych końcach nowokręgu, tam gdzie ten owal jest najdalej od gwiazdy, są zamrożone, skute lodem asteroidy, które charakteryzują się tym, że są, wyrastają z nich gigantyczne lodowe iglice skierowane jakby do wnętrza nowokręgu i na to się mówi kły nowokręgu. Są wschodnie i zachodnie. To już to jest statek zakotwiczony gdzieś w tych kłach, znaczy statek jakiś taki... No powiedziała Cytadela. Cytadela, okej, rozumiem. Okay. Nice. Aha. To całkiem daleko stąd. Jest to parę dobrych tygodni podróży z statkiem przestrzennym, to prawda. No ale cóż... daleko czy nie, muszę to dostarczyć i pokazuję na ten piec hutniczy. A. Ten piec stąd zabrać, tak? No, sądzę, że no cóż, jest to całe przedsięwzięcie, odzyskanie tego towaru, ale to już będzie musiała ocenić zarząd, czy to się rzeczywiście opłaca. Ja muszę przynajmniej przekazać informacje o tym. Czy da w ogóle wyjechać, to tak patrzę na drzwi i na ten piec. Jeżeli da się go rozłożyć na części, to pewnie tak. A to mogę go złożył? I ona, tak. Cyklopy zatrudniane przez Bernfurn są dość zręcznymi kowalami. Złożenie dla nich takiego czegoś nie jest dużym problemem. No. I to pani mówiła, że my mamy rozmach. Ona na to... inny rodzaj rozmachu. Imponujące. Wychodzę z taczki w końcu. I wracam. Nie wiem. Po prostu patrzę na Kaję. Chodź, podwiozę cię do reszty. Nie, przed... Przed nimi nie chcę robić takiej szopki. Nie. Nie przed karetem. Dobra. Nie wychodzę. Smutno kajecie za tą staczką. Dobra. Czym go okliniłeś, Vincent? Czemu się tak świeci? Tylko przygotowując transport, gdybym miał więcej czasu. Dawaj go tu. Krew, nie wiem, Vincent, rzuć na medycynę czy coś, albo dobra. Na survival. Dobra. ale zacznę. No wybierz jeden z dwóch. Jasne. Gareth, ona chce ten piec stąd wywieźć. Tak nam mówiła. Zakładam, że skoro da się go tu wieść, to da się też wywieźć. Myślę, że to zadanie przekracza nasze możliwości chyba. Ale jeśli zostawimy to wszystko tutaj, to się w końcu wykopie ten cyklop chyba stąd, nie? Będzie miał zbroję, pełno broni i jeszcze kurczę piec. 12. Dobra. Starczy. Myślę, że piec jest najmniejszym zmartwieniem, ale dobrze myślisz, Kae. Może da się jakoś sabotować tą jego zbroję. Nie będzie dobrze, jeśli też był i nią wskoczy. Mogą być problemy. To chodź. Zobaczymy, co da się zrobić. Kto by przeżył takie coś? Cyklop. Trzeba być zawsze gotowym na najgorsze, to się człowiek nie rozczaruje. jeszcze właśnie z KE widzieliśmy aktywność. Jakiś cwaniaczek zaczął windę podnosić do góry. Pojmaliście go? Nie mamy zasięgu. Krzyknąłem do niego, żeby się zatrzymał i... Znaczy, wysłyszeliście, jak spotęgowanym booming głosem tam Gareth krzyczał coś, nie? Okay. Malvin idzie na zewnątrz i rzuca do Vincenta wychodząc. By go nie pojmali, tylko by mu odstrzeli łeb. I wychodzę.
Nie jest to najgorsze rozwiązanie. Malwinie, widzisz, że winda już zjeżdża na dół. O! Okej. Okay. Staję, zakładam ręce i czekam. Sigma. To wszystko się rozwiązuje dla Malwina. To tak, mok już na taszce, przygotowany do transportu. Myślę, że go wkładamy bez problemu, raczej w trójkę. Tak, tak, tak. Tam załadujecie go na taczkę bez problemu. Jest nieprzyjemny w dotyku. Vincent zabrał jego rzeczy? Tak, tak mam wszystko. Pakowane na... Dobra. Tak, i właśnie w sumie teraz Vincent jakby przekłada to wszystko do toreb i wyjmuje tą zbroję. Pokazuje ci ją. Może coś, co może cię zainteresować. Zobaczymy, ale dzięki Vincent, biorę zbroję, jeśli mi ją przekazujesz. Tak. I dobra, to przyjrzymy się temu potem, a teraz znajdźmy może kompana pani Uny. Daję ci kartę, tam masz przy sobie tym. Dobra. A jeszcze jakieś jeszcze ten. Było wcześniej? Wszystkie uciekły. Się rozbieszły. I jeszcze, gdy przekazuję to Garrettowi, to jeszcze wyjmuję te 10 ładunków. Mhm. O, dziękuję. Coś, co rozpoznajesz. Wygląda na ładunek prochu. Natomiast nie jestem pewien co do zastosowania, w jakiej broni mógłby się odnaleźć. Może ty coś wiesz. No to Kae przygląda się temu ładunkowi. Kae, zaświeciły ci się oczy od razu, jak rozpoznajesz charakterystyczny, błękitny pył. Popularny w odmętach flogistonu. Używany przez Skro do tak zwanego, do specjalnego rodzaju broni palnej, zwanej orbitalną. I charakteryzują się one tym, że jest to broń palna podobna do twojej, tylko że ta, którą ty masz, to jest skałkowa, a te, które są zwane orbitalnymi, mają niczym orbity planet, takie zamki obracające się, nakręcane zegarowo, i one strzelają iskrami. I są mocniejsze, ale trochę mniej zawodne. Trochę bardziej zawodne. Aha, to Karol taki ulala, ja bierze kawałek tak na język do orbitalnej. Dobre gówienko. I też charakteryzują się tym, że rozbłysk iskier tych, tak prochu używanego do niej jest błękitny. Ale do twoich to za duże kule tu są. Nie będzie pasować do twojej broni. Ale też jest cenniejsza przez to. Sądzę, że niezłą cenę można byłoby dostać za to. Można opchnąć albo zostawić na później, albo jak znajdziemy taką broń, jak on miał, no niestety chyba się gdzieś tam zgubiła w tym gąszczu kamieni. Zdajesz się wiedzieć całkiem dużo. Strzelało się tu i tam. Przydatna ekspertyza. Garecie, jakbyś mógł jeszcze, czy może to cię też zainteresuje. No i dwuręczny topór też chcę mu zaprezentować. No to jest to zwykły dwuręczny topór. Jak włażysz go w rękach, dobrze wykonany, najeżony wręcz takimi różnymi krawędziami, że można kogoś łatwo zahaczyć. Jest to brodaty topór, czyli ma tylko jedno ostrze w przeciwieństwie do tego, który ty masz z dzikołaka, który miał dwa ostrza. O, ładny kawałek broni, ale ja już pojmam Vincent, nie będziemy pachać wszystkiego, co przeszliśmy. Znaczy to, co miał dzikołak, to jest taka zgloryfikowana siekiera praktycznie rzecz biorąc, a to jest rzeczywiście broń. Znaczy statak się nie różni, bo to już by... Rozumiem. Mechanika D&D nie pozwala na to, ale na pewno na przykład jest cenniejszy. Ale w takim razie Gary zmienia zdanie na koneser broni i rzuca ten swój i ładne, dzięki Vincent. No dobra, to pani Uno, skończyła już pani? I ona, jeszcze chwilę, robię kopię dla waszego kolegi. Dobra, to będziemy czekać przy windzie. Wie pani, gdzie jest winda? I ona, nie mam pojęcia, gdzie jest winda. Jaka winda? Dobra, to
To ja może zostanę z panią. Spotkamy się przy windzie. No i widzisz, że ona jedną ręką prawą przepisuje, a lewą ręką tam wodzi po tym tekście, który sobie już napisała, i ale robi to bardzo szybko, widzisz, błyskawicznie wręcz. Dobra, Garet nie zgubi się przecież. Tu nie ma za dużo dróg. Od zobaczymy, co tam się dzieje. Wolę nie zostawiać tu nic przypadkowi. Dobra. Zresztą pani Una jest pod naszą eskortą, za co przysługę. Ale tylko jedną przysługę mamy. I ona jakby tak machnęła w twoim kierunku ręką, lekko rozproszonej. Tak, tak, oczywiście rekompensata za wasze usługi będzie przewidziana. Tak, tak, i tam pisze dalej. Także idźkę do pozostałych, ja poczekam z panią Uną. To chodź, więc bierzemy go. Ta taczka jest cięższa jakaś? Nie, no to jest taczka, no to okay. Jest tak no samo to ciężka, tylko no jest na niej teraz dość barczysty skro, ale o nagi praktycznie, poza pewnie bielizną, więc nie jest jakoś super ciężki. Wheelbarrow. Kart. Nie mogę jej rozgrupować, więc... Właśnie próbuję wczytać. Dziękuję. O, mam. Nie wiem, czemu to się dzieje. Dobra, tam. Masz. O, dziękuję. Ja już sobie piszę. Dzięki. Ale taczka. No, prawidłowa. Gog by się zmieścił też. No tak, on to by wszedł też Gog. Dobra, co robicie? Malwinie, ty tam widzisz, że ta winda jest coraz bliżej. Mhm, czekam. No dobra, to na razie czekasz. Reszta? No, przyjeżdżamy z tobą na ten. Tak, tak. Dobra, no to jak przyjeżdżacie, Kae, teraz tak, ty masz najwyższą pasywną percepcję i też no jesteś kimś, kto by od razu zwrócił na coś takiego uwagę, kiedy zerkasz, znaczy tak naprawdę wychodzisz i coś jakby ci tak błysnęło do oka, jak zajączek ktoś wpadł i zerkasz na tą windę. Widzisz charakterystyczny błysk luf broni palnej. Malwin, padnie! I Kaja po prostu zatrzymuje się, wraca tą taczkę i się chowa za nią. Taczkę jest z Gogiem? No, żeby robił taki, wiesz, okay. I się za taczką chowam. Nie wygląda ta winda? Tak jak widzisz, wejdzie w niej, tak, możesz powiedzieć, maksymalnie 5 osób. Albo, no nie wiem, jedna osoba i ładunek węgla. Jest to po prostu na czterech linach taki kawałek, no taki kosz z drewna bardziej, którym można opuszczać i przenosić ładunki na górę. Jak ona jest na górze, to tutaj nic nie ma, tak jakby. Czy jest jakiś podest do niej? Nie. Tutaj tak jakby jej tu nie było na razie. Okej. To Malwin podbiega bezpośrednio pod nią. Dobra, sprytne, podoba mi się. I teraz stoisz jakby w jej cieniu, który się powoli robi coraz gęstszy. Mhm. I wypatruję, żeby mnie nie zgniotła, ale żeby mnie nie ustrzelili. Dobra. Ja się patrzę porozumiewawczo na Vincenta i jakby wyciąga broń. Okej. Vincent sięga za pazuchę i wyciąga Healing Pota. No. I czaguje go. Okej. No to rzuć sobie 4d4 plus 4. Nie, ja miałem małego chyba. Tak. A, małego, dobra. Dużego miał ten, bo dostaliśmy 4 małe, jednego dużego. I duży i Garrett ma duże. Duży ma robaka w środku. Tak. Okej, czy 120 stóp jest ode mnie? Sądzę, że już na luzie, tak. Mógłbym skastować message do Garetha, czy to jest niemożliwe, czy ja go muszę widzieć? Creature within range, to nie jest. Ale tak, teoretycznie możesz, bo ty mniej więcej wiem, gdzie on jest, gdzie mniej on jest, to jest twój towarzysz, więc sądzę, że możesz. Okej, więc Marvin po prostu poprawia okularki, poprawia kapelusz, kieruje po prostu palec w ścianę i uderza. Gareth, kłopoty.
Garecie, słyszysz w swojej głowie. Garet, wdychaj. Panie Uno, proszę tu zostać w tej kuźni, nie wychylać się. Zaraz ktoś po panią przyjdzie. Idzie i idąc wyciąga topór bojowy, wzdychając. Dobra. Ale zatrzymuje się tutaj, za winklem i będzie obserwował sytuację. Dobra. Kurde, czemu się muzyka wyłączyła? A nie, dobrze, działa. Dobra, no to atmosfera robi się coraz gęstsza, niczym smoła. Można by po prostu topór zawiesić w powietrzu, kiedy już z dość wyraźnym klekotem ta winda coraz bardziej opuszcza się w waszym kierunku. Kae, ty widzisz właśnie, że tak schowani, znaczy nie tyle schowani, co tylko tak jakby przycupnięci na niej jest, widzisz cztery osoby w kapeluszach i płaszczach podróżnych i mają właśnie broń palną ze sobą. I co jakiś czas zerkają na dół na was, ale na razie nic nie mówią. Są jakieś, powiedzmy, 100 stóp jeszcze nad ziemią. Okej. Okay. Ten cały, ten to jest to jest tak jak tutaj ta winda wygląda? Tak. Czyli ona ma tak jakby ścianę jedną, czy? Ma, tak. Z tyłu jest ściana, z przodu jest otwarta. To jest taki, okay. No mówię, to jest bardziej jak platforma, nie? Okej. Okay. To Malwin przesuwa się tak, żeby go nie zgniotła. A, tam ale się żeby ścisnąć? Między ścianą a dobra, zmieścisz skałą. Się. Zmieścisz się tam, no. Że się za jej okay. jakby tylnią ścianą schowasz. Tak. Może tak. być ciężko wyjść stamtąd potem, ale, mhm. ale możesz się tam przycisnąć. Będę próbował. Okej. Okay. Czy mogę próbować zestelfować z powrotem do korytarza? No, korzystając z tego, że są jeszcze wysoko, jest trochę ciemno, może... Też możesz się zakamuflować, więc sądzę, że tak. Tak, no to robię. Jestem cały czas pod tym, bo się chroniłem od pyłu. No. Natomiast daje mi to advantage do stealtha też. Zamieniam się w kolory skały, która jest pode mną. Mm-hmm. I będę próbował przejść tam. Jasne. Żeby mieć lepszą pozycję. Wiktor zostaje przy KE. Okej, okay, okej. Okay. Rzucam na stealth, tak? Mhm, z adwantażem, bo masz... Jasne. Tak, albo dwunastka, albo... Czekaj. A dwójka. Dwunastka na kości plus dwa, 14. 14? Dobra. No to jakoś się tak schowałeś. KE widzisz, ty go widzisz bez problemu z twoją pasywną percepcją. Ale widzisz, że on przybrał właśnie kolor podłoża i gdzieś tam czołga się w kierunku tej, odczołguje się w kierunku wejścia. Ty, Garecie, to go tak naprawdę zobaczyłeś dopiero jak był przy tobie. Zobaczyć, trochę ziemi się rusza, domyśliłeś się, że to jest twój towarzysz. Dobra, no to tam ta winda już jest gdzieś 50 stóp nad ziemią. Okej. Okay. Ja kastuję do KE. Message. Co robić? Rozmawiać czy kryć się? Ty możesz odpowiedzieć. A, mogę odpowiedzieć. Tak. Może Gareta wyślemy. Może o tobie nie wiedzą. Może starczy rozlewu krwi. Do kogo? Do KE. Okay. Może po prostu nie wiedzą, co tu się stało. Ale bądźmy ostrożni. Ostatnią wiadomość wysyłam. Zaryzykuję. I Marvin zmienia taktykę i staje tak jakby po prostu tak jakby czekał na tę windę po prostu. A, okej, spoko. I ja przekazuję Garretowi to, co widziałem. Czyli winda zjeżdżam z mają broń. Trochę daleko jest, jeszcze ciężko do końca stwierdzić, natomiast no, jest napięta sytuacja. To Vincent, przyszykuj się do walki, ale nie atakuj pierwszy. Powtarzam, nie atakuj pierwszy. Może faktycznie. Widzę, nie, tu jest ta hałda, więc pewnie nie za bardzo. Jak wysoka jest ta hałda? Czy widzę bardzo wysoka. Malwina? Dobra. Więc raczej nie widzisz Malwina przez nią. Okay. Dobra. Okay. Spróbujemy najpierw pogadać, więc...
No, zobaczymy, ale bądź gotowy do akcji. Garth z całym swoim sprzęciem nawet nie próbuje stealthować, po prostu pobrzękując tym wszystkim, dość nonszalancko idzie wzdłuż tej hałdy i zatrzymuje się tutaj, widząc, że Malwin czeka po prostu przed tą windą. Jasne. Dobra, no to... czekaj, pokażcie, jak stoicie. Dobra, no to winda już jest praktycznie tylko kilkanaście stóp nad ziemią. Widzicie wyraźnie teraz, co jest w środku. Widzicie dość takie, można powiedzieć, może nie od razu zakazane, ale spracowane twarze takich, widać, ludzi drogi, ubrani w płaszcze i w kapelusze, mają przy sobie broń i patrzą się na was podejrzliwie. Jest ich czterech ustawionych tak jakby po jednym w rogu tej windy. Mhm. Nie aż tylu. I teraz jakby jak już są tak nisko, no to nie celują w was. Trzymają tą broń w pogotowiu, na pewno załadowaną. I teraz właśnie ta winda trochę się pyłu uniosło. Stoją przed tobą. Widzisz, patrzą na ciebie, Malwin, podejrzliwie. I jakby z pomiędzy nich wygrzebuje się taka niewysoka istota. Krasnoluda. Ubranego takie podróżne ciuchy, podobne do tych, które ma ta ekipa. Staje tutaj na tych jakby schodach tej windy i... Kim jesteście? Co się stało? Jesteśmy kimś, kogo obecność szanownego Dreko na pewno cieszy. I on tak... cześć, co? Skąd ty znasz moje imię? Kim ty niby jesteś? Kimś, kto uwolnił Unę. I on tak... Widzisz, że się wzdrygnął, kiedy to powiedziałeś? Unę! O, gdzie jest Una teraz? Wszystko z nią w porządku? Jest cała i bezpieczna. I widzisz, że schodzi z tej windy. Okay. Jakby pokazał palcem na swoich ludzi. Oni też zaczynają wychodzić właśnie. Dwóch przy jego boku, dwóch jeszcze w tej windzie, ale się rozglądają tak podejrzliwie. Ja słysząc tą rozmowę, a potem dźwięk schodzących wielu stóp z tej windy. Tak, słychać to, słychać. K.E., słyszysz w swojej głowie. Przykryj moga taczką. Okej. Okay. Jest to w ogóle możliwe, żeby tak... Tak, jesteś w stanie. Znaczy on nie będzie taki super schowany, tylko tak, tylko przygnieciesz, ale na pierwszy rzut oka nie będzie go widać. No to... Ja nie wiem czemu, ale okej, okay, poprosiłem Vincent, więc wstaję jakby i tą taczkę tak zrzucam niby mimochodem. Tak. No, jest nasz. Dobra. Ja mówię do Dreko. Mhm. Zagrożenia żadnego już tutaj nie ma. Nie musicie trzymać tej broni. I on na to... Rozumiem przez to, że chcesz mi powiedzieć, że jest was tu więcej i że ty mi nie i że nam nie zagrażacie, tak? Nie, tak. Nie zagrażamy wam. I on na to przykręcił oczami. Spokojnie, nie chcę tutaj niczego zaczynać. Chcę tylko wiedzieć, co się stało. Przybyliśmy, spotkaliśmy bandę. Bugbear to jest jak w polsku? Niedźwierzuk bądź bobołak. Bobołak. Spotkaliśmy bandę bobołaków po drodze w kanionie i mieli wizję odnośnie Uny. Miałem wizję odnośnie Uny. Czytałem ich myśli. Trzeba było ją uwolnić. I on. Udało się? Gdzie jest teraz Una? Cała i bezpieczna przy tym waszym piecu. I on. Piec.
Też jest cały? Wiem, że to pewnie ważniejsze od życia Uny, więc tak, możesz być spokojny, krasnoludzie. I on. Dobra, rozumiem. Pozwolić na przejście moim ludziom? A twoi ludzie to część waszej kompanii, czy twoi nowi towarzysze? Tak, to jest część kompanii. Insight. Dobrze, insight jego. To będzie razem... 14. Dobra. Dobra, masz, poszło. Dziękuję za ten whisper. No, tak, oczywiście. Kompania w końcu dba o bezpieczeństwo swoich pracowników. Szkoda, że Una nie dostała takiej obstawy. Ale proszę, idźcie. I odsuwam się jeden krok do tyłu. Mhm. I mówię... do, bo Gareth stoi tak jakby... Tak, ja tu widzę. Ich nie za bardzo chyba, ale ciebie widzę. To ten zagubiony Draco, o którym Una mówiła. A. Ten, którego wynieśli parę dni temu gdzieś na zewnątrz. Ci goście są z nim. Dobra. Słyszeliście? Zwracam się do Kay i Malwina. Taka tam chowa pistolet, ale jakby cały czas trzyma dłoń wreszcie, czego tak blisko zasięgu. Dobra. Dobra, no to jak się miało okazać, krasnolud zwany Draco idzie pewnie do przodu, patrzy na was jeszcze podejrzanie i też idzie z nim dwóch typów. Jeden zostaje na... dwóch zostaje przy windzie, jeden praktycznie na windzie. Drugi przy niej. To ja chciałbym odczekać, aż przejdzie Draco trochę. Jasne. I zagadać tak gdzieś... jednego z tych, co został. Dobra, no i on tam idzie, mija ciebie, Garecie. rozgląda się jeszcze tutaj, spogląda na ciebie, KR. No, wolnym krokiem tam idą, jakby widzicie, że do tej kuźni. Mhm. Patrzę na tego, co jest bliżej, na dole windy. Mhm. Daleko macie do tego Bernfern wrócić, co, chłopaki? Tak zezował na ciebie trochę i... Bernfern? Nie, my jesteśmy z czar. O czym ty gadasz? Przecież wiem, że jesteście z czar. Skąd go znacie? No, zapłacił. No, tutaj węgiel dostarczaliśmy jakiś czas i tyle. A co zrobicie z tą Uną? No, pojawim. To co on chce? Nie dało żadnych sugestii. Nie. No dobrze. I kiwam do Gareta, żeby podszedł. Jak sytuacja, Malwin? Tamtym skinam głową, Audi i... No, skinęli tobie też. Tak, nie wyglądają się, znaczy są tacy trochę napięci, ale no nie wyglądają, jakby mieli jakieś... rzucić się na was czy coś. Nie ma złych wibracji. Nie. Stoją, ale są uzbrojeni. Tak. Nowi towarzysze Draco, którego Una szuka. Tylko tak. Draco mówi, że to jego starzy towarzysze. I on tak... starzy, no nie wiem. No, już tak z miesiąc pracujemy razem, to może i starzy.
Przecież dla krasnoluda to chyba tyle co nic, nie? Tak, wydaje mi się, że naprawdę ważne, że mamy windę, możemy ją wydostać. Możemy też wyjść tym wejściem głównym, ale myślę, że dobrze się rozejrzeć będzie z góry. Malwinie, ty rozmawiasz z tymi dwoma podróżnikami. Tak. Wincencie, ty widzisz, jak właśnie mijają ciebie krasnolud i dwóch mężczyzn z bronią. Krasnolud nie jest uzbrojony, ale oni są. Przynajmniej na pierwszy rzut oka nie widzisz, żeby miał broń. A na pewno nie palną. Wszyscy są ubrani raczej tak podróżnie, no tak do pracy. Mijają i ty jesteś zakamuflowany dalej, czy nie? Tak, tak. Dobra, więc mijają ciebie w ogóle, nie zwracając na ciebie uwagi. I widzisz, że jeden z nich zostaje na zewnątrz. Okay. Się tutaj opiera o ścianę i wyciąga jakiegoś takiego wstrętnego, pożółkłego skręta i sobie odpala. Wstrętny skręcia. I widzisz, że właśnie ten krasnolud staje i tak patrzy na to, co tu się, jakby jeszcze trochę dymu. Właściwie jest taka, wiecie, chmura dymu, która się tak wydostaje, idąc po suficie, jak tam jeszcze się rzeczy dopalają. Już tutaj cały opadł, ale widać ten po prostu to zawalisko. Widzisz, że tak stoi z rękoma pod ten i fiu, fiu. Dobra. Pokazuję na tego jednego gościa, dobra, chodź ze mną. I idą razem do środka. A który jarał? Ten, co stoi tutaj? Jeden został, drugi z nim idzie do środka. Ale który jarał szluga? Ten. Aha, dobra. Ten na zewnątrz. Mam jako symulator, ja mam jako gracz symulator tego podmienia w tej jaskini, właśnie taki wasabi zapierdoliłem. Aż mi łzy poleciały. O Boże, dobra. Poczęstuje kolegę? Pyta jakoś. On spojrzał na ciebie, wzruszył ramionami i rzeczywiście wyciąga jeszcze jednego takiego i strzela nim w twoim kierunku. Tak w ogóle nie żebyś mogła to złapać, tak wiesz, tak tak na odpierdol. No to próbuję złapać. Dobra, no ale ty jesteś zręczna, no. Okay. Łapiesz bez problemu. To jest ten, widzisz, że no to jest taki z własnej roboty papieros. To Kaja zapala i mówi, Kaja jestem. No to skinął ci i mówi, wyciąga do ciebie rękę, John. No to ściska mu mocno. Ja tam po cichu do Gareta, ale tak spokojnym głosem bardziej niż stelfującym głosem. Garecie, no zobacz może co u pani Uny. Dobra, wydaje mi się, że teraz warunki naszej umowy z nią mogą się trochę zmienić, ale zobaczymy, co da się zrobić. To idę, żeby... No tak. Jeszcze jak ten... to wypadałoby, żeby zadbać o jej bezpieczeństwo cały czas. Tak, zobaczymy, co będzie miała do powiedzenia na ten temat sama Una. Ciężko będzie wbrew jej woli coś zrobić. Dobra, to jak przechodzisz, to widzisz, że... widzisz, że tak kątem oka dalej tego skulonego Vincenta, który udaje kamień. Vincent stoi tak przy ścianie, patrzy na Kae i tego dymiącego pierosa i myśli sobie... Oni nie wiedzą, że tutaj stoję. Dobra, i ten gościu też taki small talk zaczyna z tobą, Kae, że wiesz, tak się pyta, wiesz. Wyglądasz jakbyś z daleka była, tam długo tu, co tu robisz? Ten. To Kae tam opowiada, że jakby, że pokazuje tatuaże, tam taki small talk, taki bez żadnych... Tak, ale on się dość miły wydaje, szczerze mówiąc, nie? Że tak, jeszcze to... Ten. On mówi, zawsze chciałem mieć tatuaż. Bez zdradzania jakichś tam rzeczy, po prostu popalamy. Tak, no taki small talk z tobą sobie tak, uprawia. Dobra, Garecie, kiedy ty tam przechodzisz i ty też to słyszysz, Vincencie, Kae tak już bardziej przytłumione, ale jest jakaś taka ożywiona rozmowa ze środka.
coś w stylu. Ale jak to? Jak to mogłeś robić? No i potem, no ale musiałem, byłaś zakładnikiem. No ale już jakie są tego konsekwencje? No nie jesteś licencjonowany, nie możesz tego robić. Ale co miałem robić? To wszystko, co tak jakbym mógł podsłyszeć, zatrzymując się na progu. Tak, tak, tak. Dobra. No to chodzę do środka, przyglądam się rozmowie i... Dobra, no to widzisz, że jeden, ten gościu, ten jakby jego ochroniarz stoi i tak się przygląda tej wielkiej zbroi i coś tam tak w stylu, niezła robota, tam coś tam się przygląda, a przy kowadle stoi właśnie Dreko i czekajcie, poszukam jakąś unę. Stoją blisko siebie. Trudno ci powiedzieć, czy się kłócą, czy po prostu rozmawiają o żywienie. No ale on właśnie, że ale co miałem robić, to też nic takiego strasznego, to tylko węgiel, a ona, no ale jak to tylko węgiel, no przecież jak kompania się dowie, że złamałeś rozkazy nienegocjowania, no to zostaniesz zwolniony. I on tak, no ale co miałem robić, no... Zarząd na pewno dobrze spojrzy na to, że byłaś jako karta przetargowa. I ona tak, nie wiem, no może, no ale sytuacja jest naprawdę tragiczna. I ona to, dobra, no to słuchaj, to może, nie wiem, no może o tym nic nie mówmy, co? Może po prostu dostarczmy to cholerstwo do czar i... Nie mówmy nikomu. I ona na to, no ale dalej jak węszący się pojawią, to myślisz, że się nie dowiedzą? I on, no to nie dajmy im, no i tak sobie rozmawiają. Dobra, to Gerd chodzi? Przerwali, patrzą teraz na ciebie. Chciałem się teraz dowiedzieć, co dalej, ponieważ zakładam, że odkąd zawieraliśmy naszą umowę o eskrotowaniu pani, warunki trochę uległy zmianie, więc no, chciałbym się zapytać. Ja tak gdzie machnęła teraz na jesteśmy. Ciebie. Żadnej umowy nie było, proszę nie przesadzać. Mieliście gdzieś tam, byście skortowali do portu, to pewnie byście dostali jakieś wynagrodzenie, ale no, z tego co rozumiem, to chyba. Ty, Dreko, ty możesz to zrobić, to co, czar? A on na to, czar jest najlepszym rozwiązaniem. Smytko i jest on, mają tam biuro, to też znajdziemy reprezentanta. I ona, no ale, no to wtedy ten reprezentant dowie się o tym węglu. I on, no coś musimy zrobić. I on, tam. Dobrze, czyli rozumiem, że... Przynajmniej na chwilę nasze drogi się rozchodzą. Nie potrzebuje pani naszych usług dalej. I ona tak jeszcze raz spojrzała na ciebie i... Nie, nie. No to wygląda, że nie. Ale dziękuję za ofertę. I daję ci taki złożony na pół kawałek papieru. To dla pana kolegi. A tak, dziękuję. To jeśli mógłby tylko... Pan spokoić moją ciekawość. Una wspominała, że również pan był zakładnikiem. Jak się udało panu uciec? Myśleliśmy, że jest tu pan gdzieś uwięziony jeszcze. I on tak... Kazamatach. Nie, nie. Mogok potrzebował węgla. Ale no, trudno, żeby węgiel kupowała banda goblinów i niedźwierzuki. I powiedział, że ja to mam robić, a jeśli tego nie zrobię, to... U niej ukręci łeb. No to co miałem zrobić? No to udałem się do czar. Kupiłem węgiel i go tu przywoziłem. Dobrze, dobrze. Rozumiem. Być może nasze drogi się jeszcze przetną, a do zobaczenia tym razem. Na ten czas. Do zobaczenia. Dobra. Jeszcze widzę, że Una jeszcze tak podbiegła za tobą. I, panie Garecie, jeżeli będziecie w czar i jeszcze tam będę, proszę spotkajmy się na chwilę. Mimo wszystko uratowaliście mi życie. Coś na pewno dla was będę miała. Garet kiwa głową. Dobrze, być może, kto wie, czy
Los jeszcze nie przetnie naszych dróg w czar. Do zobaczenia za tym. Tak, niech asteroidy będą panu miękkie. Pani też. Dobra. W tym czasie, jak Garrett nas zostawił z tymi dwoma gośćmi przy windzie, Malvin zagaduje. To mówicie, że jesteście z Czach. I on tak nam gdzieś splunął. No, jesteśmy. A gdybym potrzebował powołać się na kogoś w Czach i jakbym szukał takich rzeczowych gości jak was, to jakie nazwisko mnie interesuje? Gdzie was znaleźć? On, rąk do pracy, to ty w czar znajdziesz mnóstwo. Sądzę, że nie jeden górnik, zresztą tak i my, z chęcią puści kilof, jak jest coś innego do roboty. Jeśli płaca jest dobra. Nie wiem, sądzę, że jak pójdziesz do karczmy, ale idź do szufli, nie do kilofa, i w szufli znajdziesz najlepszych ludzi. I ten drugi tak z tyłu podchodzi do niego, klepnął go w ramię i... Jaka szufla? Pan go nie słucha, w kilofie są lepsi ludzie. On, ja ci kurna, kilof to zaraz w mordę wsadzę. On, o, no, ta, oczywiście, bo szuflasz to by od razu, tak... I tam się widzisz, zaczynają kłócić. Malvin uśmiecha się pod nosem, opuszcza głowę tak filmowo, że tylko usta mu wystają spod kapelusza. Uśmiecha się bokiem i mówi... W końcu jacyś ludzie pracy. I on chodzi. Dobra, i zostawiasz ich, oni się tam tak kłócą dalej. Ale no nie wiem, jeszcze tam do rękoczynów nie dojdzie raczej. Dobra. I sobie notuję w notesiku kilof i szufla w czar. I piszę miasto górnicze. Tak. Desperacja. Podkreślenie. Podkreślam. Dobra. No i tak trochę jestem jak Patrick Swayze. Kręcę się po... Tutaj po prostu. Coś po tym placu. Jaka coś znaleźć. Znaleźć czy coś. Nie. Po prostu meander. Dobra, no tak. To Garecie, ty wychodzisz. Vincent, rozumiem, ty dalej tam schowany. Tak. Ja wiem, że Vincent tam jest? Tak, bo ty go widziałeś, jak się chował, więc on, ty po prostu widzisz, patrzysz na tą jedną skałę, która wygląda dość Vincent idealnie, ale... W takim razie patrząc na Kae, mówię, Kae, Vincent, zbieramy się. A jeszcze chciałem coś tam. Kae, ten... John, przerywacie granie w... chciałem zadeklarować tutaj coś. Bo... Jasne. John miał broń ze sobą? Tak, ma... To my się z Johnem wymieniamy tipami, jak strzelać, w sensie jak celować, jakby sobie ten, patrzymy i jakby... Dobra, to... Techniki różne, wymieniam się technikami. To centralnie zauważasz, że on chyba do końca nie wie, w sensie ty go centralnie uczysz, że, że mu tam coś się zaga... O, niezła, niezła spluwa, on tak, o, no... No, pan Dreko nam kupił na podróż, ale... No nie wiem, to no, tym końcem celujesz, nie? I pokazuje tak, wiesz, że w ogóle nie używa muszki czy czegoś, nie? A tym dobra, to ja go uczę w takim razie, bo myślałem, że on mnie czegoś nauczy, ale to ja go uczę. Nie, to wręcz przeciwnie. To widzisz, dobra, że dobra. To tak... Ta broń to oni raczej to chyba dla postrachu mają. No i on ma... przy czym on ma pełnowymiarową dwururkę, taką... nie obrzyna tak jak ty, Garrett, tylko po prostu taką... pełną strzelbę dwulufową. I on tak, a to do tego jest, o dzięki. coś i jeszcze, jak już mu tam pokazałaś, no to on jeszcze, kurde, jak będziesz w czar, chodź, zjesz z moją żoną kolację, na obiad cię zaproszę, co ty na to? Dobra, pewnie. I on, no. To tam się adresami wymieniałem, w sensie, że oni tak, tam... No, on ci tak mówi, że no tam taki budynek, czy coś. Dobra, notuję. Git, fajnie. Ja i moja żona widzieliśmy cię z drugiego końca baru. No i teraz Garrett przerywa i tam, okej, okay, no tak. Dobra, Garrett, no to idziemy. Dobra, to bierzemy naszą taczkę i idziemy. Garrett, słyszysz? Dziękuję, nie mogłem znaleźć sposobu na wyjście z tej sytuacji.
Dobra, i co, odsłaniasz się? Odchodzę za Garetem po prostu. Ale jako taki zakamuflowany, czy się... Nie, odkamuflowuję się. A, i no, jak to się odkamuflowujesz, to ten... O, jaki pierun tam odskakuje i celuje w ciebie teraz tą spluwą. Co jest? No, spokojnie, nasz kolega taki. Lubi się chrapać. O, dobra, na razie, John. Takiego to jeszcze nie widziałem. Dobra. Wampir oddala się. Coś tam dobra. Jeszcze, tam tylko jak pod nosem, że tak, wiele karaluchów widziałem, ale takiego to jeszcze nie. Dobra, Marvin do was dołącza po przechadzce, po tym obozie pustym. Mhm. No i co? Dobra. Czas Una jest bezpieczna, nie próbują tak, jej... Una poradzi sobie, Dreko zapewnie ją... Obronę powiedziała, żebyśmy, jeśli będziemy w czar, zajrzeli do niej, jeśli jeszcze tam będzie. Nie wiem, nie pamiętam mapy, czy tędy nasza droga prowadzi, ale skupmy się na razie na tym, co mamy zrobić. Mamy otransportować naszego tutaj, wskazuję głową do New Tiger, może przyda się jakaś derka. Myślałem, że skorzystamy z windy i... Rozejrzymy się na górze, ale wątpię, żeby chłopaki chcieli nas puścić, a nie wiem, czy mamy czas i nerwy się teraz szarpać o tą windę. Hacz na nas cię czeka, powinniśmy ruszyć. To idziemy. Tak, no to Kaj, bierz za taczkę i... Czy Kaj wrzuciła sama, wtargała Moga na tę taczkę? Nie wiem, próbuję na pewno, nie wiem. Okej, okay. Przez ten czas jakby ta pozycja, w którą Vincent tego Moga, ona się rozpada, wszystkie kończyny na wszystkie strony, jest tak po prostu rozwalona tej taczce. Vincent klika pod nosem. Myślę, że Hatch może się już trochę niepokoić, zwłaszcza jeśli usłyszał rumor. Trzeba mu znać, że wszystko w porządku. Dobra, no to jedziemy. Ja z tą fajką prowadzi ten. Mamy przez to główne wejście wychodzimy. Tak, jest. Tak. Dobrze, tu jest to. Czyli rozumiem, zostawiacie Unę i Dreko i jego ludzi i ruszacie po prostu z powrotem w kierunku obozu, w którym zostawiliście Hacza. O ile da się dość łatwo głównym wyjść. Tak. Praktycznie możecie iść czymś w rodzaju ścieżki, którą pewnie o którą dbali ludzie Mogoga. Jeszcze idąc, oddalamy się już od tej jaskini. Mówię do wszystkich. Skarby, które tutaj zostawiliśmy, ta wiedza będzie na pewno przydatna. Moglibyśmy tutaj kiedyś wrócić, jeśli bylibyście chętni. Zakładam, że Una i jej koncern będą chcieli odzyskać piec, jak tu będą. Może w ramach pewnej wdzięczności użyczą nam trochę sprzętu, żeby odgrzebać tamtą salę. Obawiam się, że mogą nie być na tyle uprzejmi, żeby zostawić to dla nas, więc niech na razie skarb zostanie tajemnicą. Kolejna myślę, tajemnica. Że tak. Obchodzi ich tylko ten piec, ale... Jaka robi X-a na mapie wszystkie. To już tak, pieśń przyszłości. A propos tego, co pozwoli, a co nie, kompania. Garecie dała Una ci może tą inwentaryzację, kartkę. Tak jest, pewnie. Bierz, nie wiem, że po co ci to, ale ma. I podaję mu kartkę. Biorę i patrzę. Pismo Uny jest na tym. Jest pismo Uny. Jest bardzo, prawie jakby maszyna pisała, że jest takie bardzo, bardzo dokładne. Tak, i widzisz, że tam po prostu jest taka proste podsumowanie tego, co już wam mówiła, co się wydarzyło, czyli jest wspomniany atak piratów, następnie awaryjne lądowanie, szaleństwo załogi, a następnie potem jest dopiska o stanie technicznym pieca i jest napisane, że piec hełmowy jest właśnie, został nieautoryzowanie złożony i używany
prawdopodobnie może zostać z powrotem jakby przetransportowany do Bernfurn. Piec hełmowy to chyba do wyrabiania tych... Hełmów. Tak, do lotu. Kae, ty jak słyszysz piec hełmowy, ty kojarzysz tego rodzaju technologię. Nie wyrabia się w nich hełmów spelljammerowych. Czarostatkowe hełmy znają ich sekret tylko i wyłącznie arkaniści i tylko oni je sprzedają i wytwarzają w nieznany nikomu sposób. Ale są innego rodzaju napędy też stosowane przez różne rasy i jednym z nich jest tak zwany hełmowy piec. I to jest to rodzaj kuźni, której używają właśnie astralne krasnoludy. Tak długo jak kuźnia pracuje, coś w niej jest wyrabiane, część tej energii takiej twórczej, kreatywnej można przerobić na energię, która przesuwa statek. I zazwyczaj setki takich kuźni zasilają całe cytadele krasnoludzkie. No to jakby wam, to by wam tłumaczy, że nie, to nie o to chodzi, nie? To zasila statek, ale nie w taki sposób właśnie. No, fascynujące. Mocna rzecz, sporo warta, ale... Mamy zadanie, idziemy. Tak, ale Gachecie, pytasz tak. Po co mi to było. Tak, no właśnie, bardzo chętnie się dowiem. No cóż, jeśli kiedyś mielibyśmy się natknąć na kogoś... nieco bardziej kompetentnego, decyzyjnego z tej kompanii. Moglibyśmy stworzyć pismem Muny, poświadczenie za usługę i jakąś nieco bardziej sowitą zapłatę za to. Podrobić dokumenty, Gachet. Potrafi podrabiać dokumenty. Tak. No, najmniej jej nie zabijesz tym. Chyba. Dobrze. Nie będzie to na nią. Ale to fascynujące, że tacy przykładni i niby pilnujący zasad krasnoludowie używają takiej prostej czcionki. U nas zazwyczaj każdy ma inny, bardzo wymyślny charakter pisma. By był trudny do podrobienia, a takie proste? Może mają jakieś inne kanały autoryzacji, więc byłbym też ostrożny z tymi machlojkami. Una i jej kamraci wydają się wiedzieć, co robią, jeśli chodzi o papierologię. Nie róbmy sobie na razie więcej wrogów. Ale nie zamierzałbym robić sobie wrogów. Myślisz, że 1000 złota w tę czy w tamtą, w tak dużej machinie to coś zmieni? Zdecydowanie nie jestem za robieniem wrogów, ale jestem za tworzeniem opcji, więc Malwinie uważam, że twoja decyzja była jak najbardziej korzystna dla nas. O. Opcje wiecie, zawsze warto mieć, ale nie zawsze warto po nią sięgać. Nazwałbym to jedynie amortyzacją po stratach, jakie otrzymamy za zabicie Mogoga, a nie uchwycenie go razem, żywego, w całości. Mówię to głośno, tak żeby wszyscy usłyszeli. Kaja się trochę ten rozkojarzyła i tak dobrze zaszyfrowane i pokazuje ci kawałek kartki, gdzie po prostu najbrzydszym pismem ever po prostu napisała swoje imię w basicu, w języku tym takim normalnym. Napisała Kaja, tak wiecie, po prostu najgorsze bezgrowy ever to są. No, taki jest wyraźnie trudniej podrobić. I w ogóle nie usłyszałem tego komentarza twojego. Pojedziemy? Tak, jedziemy. Malwinie, to co powiedziałeś o tym, że no faktycznie Mog jest w stanie śmierci, to prawda, natomiast wrócimy do tego. Mam chyba coś do przedyskutowania z tobą. Marvin się zaniepokoił. Dobrze. Mija może niecała godzina i waszym oczom ukazuje się znajome obozowisko.
Widzicie, że te takie namioty ze skóry zostały rozebrane poza jednym. Kości tych, jakby te kości zwierząt, które stanowiły rusztowania, też są ułożone w taką elegancką kupkę obok. I widzicie też hacza w samych spodniach. Widzicie właśnie, że w samych spodniach stoi przy takim ogromnym stojaku, na którym jest rozciągnięta jakaś skóra i kościanym nożem obrabia ją, zdrapując z niej skórę, czy zdrapuje z niej tłuszcz i mięso. I także widzicie, że jest po prostu ubrudzony krwią tak po ramionach. Kałem mówi głośno, wała, wiła. Tak, ma też cały czas, widzicie, że lewy bark, jeśli dobrze pamiętam, ma też jeszcze cały czas zabandażowany po ciosie, który otrzymał od niedźwierzuka, ale odwraca się do was witajcie, to co, widzę, że udane łowy. Moje na pewno, całkiem nieźle. Mam nadzieję, pokazuje na jeszcze jednego trupa jakiejś niezidentyfikowanej bestii, która leży leży obok. Chcę zidentyfikować. Dobra, to arkana bądź natura, kiedy patrzysz na tą bestię. Okay. Siu, 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 siu. 16. Dobrze, arkany. 16. Arkany, to widzisz bestię przypominającą robaka, takie podłużne, pozbawione kończyń ciało z dziobem kościanym, zakończone właśnie takim kościanym dziobem i czterema mackami, które teraz leżą bezwładne. I bestia ma przestrzelone pociskiem z kuszy, znaczy no, bełtem ma po prostu tak gdzieś... przez grzbiet jakby wystaje jeszcze bełt i rozpoznajesz, że to jest, i teraz muszę, jeśli się nie mylę, to jest gryk. Gryk? Gryk. Gryka. Jest to potwór, tak? Tak, jest to potwór, monstrosity i jest to taki, można powiedzieć, taki szkodnik, bestia padlinożerca, lubujący się w wilgotnych, ciemnych miejscach, spotykany często właśnie w takich, no można powiedzieć właśnie w przestrzeniach wiecznego cienia, żerujący na truchle. Okay. Ale zdarza się, że zmuszony, głodny także atakuje z ukrycia, zdarza mu się polować. Imponująca zdobycz, panie Hacz. I on, no, niezłego hałasu narobiliście i przez to przepłoszyliście przez moje pułapki całe stado takich stworów. Do usług. Będę miał kilka pytań, panie Hacz. Przyznam, że jesteśmy z daleka od znanych mi stron. Transport ciała Moga może zająć trochę czasu, będziemy... przemierzać bardzo różne rejony, jeśli chodzi o temperaturę. Czy mógłbym prosić cię o pomoc w zabezpieczeniu odpowiednio ciała? I on na to... No cóż, no nie będę go oskurowywał raczej. Zobaczę, co da się zrobić. Ale, no nie wiem, tak naprawdę do miasta teraz szybko się przedostaniemy. W takim razie sądzę, że nie będzie problemu. No nie będzie najświeższy, ale sądzę, że będzie rozpoznawalny. Dziękuję. Nie ma za co. O czymś pomyślę. Przynajmniej, żeby muchy w nim nie złożyły jaj, co nie? No tak, nie chcielibyśmy tego, wtedy ciało byłoby już bezużyteczne. Tkan karwi się o wiele łatwiej podczas... To jak... To, słuchaj, to pomożesz mi. Wstaw gorącą wodę na ognisko. Poszukajmy jakiegoś worka. Dobrze. Zatrzymujemy się tu, śpimy. Dziękuję, panie Hacz.
Do usług. No i pomagam Hatchowi. Dobra, no to on obmywa się z tej krwi, z posoki jakiejś bestii, którą właśnie oskurowywał. I widzisz, że on się przygotowuje do tego, żeby tak wrzątkiem trochę tak oblać te miejsca, gdzie ciało Moga ma dziury i zawinąć w worek, żeby nic go nie zjadło po prostu. I ten wór przerzucicie na taczce albo nawet możecie ciągnąć na linię za tym, no, za wierzchowcem po ziemi po prostu. I także jak to robicie, bo trzeba go całego rozebrać już, jak zdejmujecie mu taką lnianą koszulę, to widzicie, że też na klatce piersiowej, podobnie jak Gog, ma znamię w kształcie czarnej dłoni, jak niczym, tak jakby ktoś farbą odcisnął, ale to jest po prostu, widzisz, przebarwienie na skórze. Okay. Chciałbym zbadać to Divine Sense. Dobra, to kiedy uruchamiasz swój Divine Sense, rzeczywiście czuć boską aurę z tego znamienia. Celestialną. Dobra. Niekoniecznie, znaczy no tak, po prostu celestialną, ale o takim nieprzyjemnym, mrocznym zabarwieniu. Być może Bane ich naprawdę dotknął, nie są to tylko iluzje szaleńców, trzeba być ostrożnym. Czy nie narażamy się teraz Bane'owi? Ale no, nic więcej z tym nie zrobimy. Bądźcie czujni, to chyba na tym etapie naszej przygody truizm. Panie Hatch, uwiniemy się z tym jakoś szybko, czy zostajemy tu na dłuższy popas? To od was trochę zależy. Ja jeszcze mógłbym tu zostać, jeśli miałbym być szczerzy, z chęcią. Łowy wydają się całkiem owocne, ale no cóż, umowa umową. Mogę was odprowadzić z powrotem do miasta. To od was trochę zależy. No to trefle, co robimy? Ja się czuję dobrze, mogę iść, ale flag wydaje się bezpieczny, ale KF wydaje mi się nieźle i Vincent oberwali na... Trochę oberwam, ale może my i tak się gdzieś strzemniemy po drodze, bo to nie jest dzień drogi, tylko więcej, więc... Jeśli unikniemy niebezpieczeństwa, myślę, że nie będzie problemu. No, wynośmy się stąd. Tak. Gdzieś po drodze rozbijemy obóz i tyle. No dobrze, to krótki odpoczynek i w drogę. I on na to krótki, jak krótki. Ja jeszcze trochę muszę tutaj zrobić parę rzeczy. Pokazuję na te bestie, które upolował. Ile panu zajmie to, panie Hatch? Myślę, że jeżeli mi pomożecie, to trochę szybciej. Jeżeli chcecie ruszyć jeszcze dzisiaj, no to będę potrzebował pomocy. Nie znam się na tym, ale jestem do pana dyspozycji. No, on coś się wymyśli. To nie jest aż takie trudne, jak się wydaje. Ja również z miłą chęcią pomogę. Dobra. To kto pomaga Hatchowi w obrobieniu Gryka? Ja wyciągam nóż z buta i kręci nimi. Pokaż. Marvin tego nie robi. Jasne. No to ta cała trójka, wy się zabieracie i właściwie Hatch dalej tam obskrobuje tą skórę, co już miał. Wcześniej najpierw z tobą, Vincencie, przygotowaliście Mogoga, ciało Mogoga, Moga do podróży. Potem wrócił do obrabiania tej skóry i tak przez ramię rzuca wam, co macie robić. No i tak powiedział, że no to zacznijcie od dzioba, rozetnijcie go wzdłuż grzbietu, powinien jak skarpeta wyślizgnąć się ze skóry. Zostawcie mi tylko kręgosłup. Mięso jest niejadalne. Się okaże. Kraja. Jest praktycznie przejrzyste i pachnie jak padlina, smakuje jak padlina. Vincent zainteresowanie obserwuje KE, czy KE zje, spróbuję to zjeść. Znaczy KE mówi, w zupie będzie dobre i zostawię sobie kawę gdzieś tam. Nie jest trujące, ale jest znaczy padlinożercy nie mają zbyt fajnego mięsa raczej. Spróbuj. Nie no, ugotowane musi być, nie ma czasu teraz. Chcesz ty? Podsuwać się kawę. Nie, zdecydowanie nie, byłoby to bardzo głupie. Ale ty możesz, jeśli chcesz. Ugotuję i zobaczymy.
Dobra, to ty jak zaczynasz gotować to mięso, to jakbyś galaretkę wrzuciła, ono się praktycznie rozpuszcza i to zupa się zmienia bardziej w taki w takie kisiel. Gambo czy coś w tym guście, mięsny kisiel. Żelatynka. A dobra, jak później to później, no ale dobra, odkładasz sobie trochę tego mięsa. Wiecie, jak krewetka jest szara, taka bezbarwna, zanim się gotuje na czerwono, to tu jest podobny problem. No i karp też. Jak gówno je, to jak gówno smakuje. Fakty. Tak, pamiętajcie. Fakty. Oficjalne stanowisko Jacek z D&D RPG. Dobra. No to... Short. A nie, dobra, bo robimy coś. Okay. No, tak. Jeżeli chcecie zrobić shorta, to też możecie. Jeżeli nic więcej nie robicie, no to pomagacie Hatchowi obrobić część tych jego zdobyczy. On, widzicie, zabiera te dwie najświeższe i wbija taki ten kawałek po prostu gałęzi z chorągiewką w to miejsce, gdzie zakopał te, które znaleźliście wcześniej. Znaczy jakiś czas na shorta, to ja chętnie zrobię. Dobra, jeśli chcecie robić shorta, to możecie. Okej, dobra. Bo to... odzyskał HP-ków trochę. Tak. To ja nie odzyskuję HP-ków, myślę tylko wtedy Channel Divinity odnawia chyba tak na zaś. Jasne. Hit dice rzucamy. Jeśli chcecie hit dice. No ale to... się kiedy regenerują przy long restie, tak? Tak, nie. Przy long restie no, tak. Odzyskujecie hit dice. To Malvin... Przy long restie w wygodnym miejscu. Jasne. Dobra, biorę to wszystko. Malvin znowu sobie nuci hymn. Onder i jest to Song of Rest i rzućcie sobie 1d6 dodatkowo. Nice. Do hit pointsów. To najpierw rzućcie ten d6, zobaczcie ile macie i do tego dorzucajcie tak. Potem. Ja już rzuciłem wszystkim, tak, więc. Ale mi to pasuje, dziękuję. Dobra. I tak jest git. No ja nie mam co regenerować. A nie, mam. Dobra. Czy tak się krzątamy tutaj przy tym? Tak. Okej. Dobra. No Vincent, to możecie deklarować, czy coś jeszcze robicie. Okay. Vincent tak jakby stojąc przy tym mogu obserwuje to ciało jakby już przygotowane. Jeśli moglibyście tutaj podejść, abym z wami o czymś porozmawiać. Obawiam się, że nie cierpi to zwłoki. Nomen omen. Tak. No. Malvin i tak jakby nie robi nic, nie pomaga, więc on jest obok. Vincent, nie patrzę na was w ogóle, patrzę tylko na to ciało, jakby i jest pod jego rękoma, kiedy on je jakby jeszcze owija i układa. Jak wiecie, to co wydarzyło się, rozumiem, że Kai nie winie. Okazuje się, że nasza nagroda może nie być pełna i taka, na jaką liczyliśmy. Zakłada ona, że dostarczymy go żywego. A przynajmniej oni muszą myśleć, że jest żywy. I jeśli jest to temat, który chcielibyście eksplorować, jeśli zależy wam na pełnej nagrodzie, to mogę was spróbować wtajemniczyć. Natomiast wiem, że może się to spotkać z... Wiem, że jest to kontrowersyjny temat. Masz rację, Vincent. Jest to kontrowersyjny temat i nie, aż tak mi nie zależy na złocie, by animować trupa. Zresztą wydaje mi się, że twoje wynalazki dotychczasowe były ledwo do przełknięcia dla zwykłych mieszkańców okolicznych miasteczek i chodzenie z animowanym mogiem może to już być za dużo dla nich i szczerze dla mnie chyba już też. Rozumiem. Kae? Ale myślę, że warto zapamiętać tę sztuczkę. Ale jestem za garetem w tym momencie. Tak. Co do naszej nagrody, kwestia
też tego, że Mogok był Mogiem i Gogiem. Śledzam, nie chcę zatajać przed darby prawdy, ponieważ może to go narazić i narazić okolicznych ludzi. Powiedzmy mu prawdę. Gog prawie na pewno umarł na 90%, ale nie możemy zatajać prawdy. Szukali Mogoga, który jest skro. Leży przed tobą trup, który jest skro. Po co im mówić więcej? Może byśmy dostali dwa razy, skoro zabiliśmy dwóch. Może po prostu poczekajmy i zobaczmy na ich... drugiego? Może po prostu zobaczymy ich reakcję, jeśli przywieziemy trupa, powiemy proszę bardzo, to on i nikt nie zacznie zadawać pytań, to po co wprowadzać sobie kłody, które potem będą nam przeszkadzać? A ci krasnoludzi tam nie wygadają czegoś przy okazji? Oni jadą do czach. No, tak, to znaczy, ja jestem przekonany, że misję wykonaliśmy. Banda jest rozbita. Gog bez Mogoga też, wydaje mi się, dużo nie zrobi. Natomiast nie widzieliśmy ciała. Nie wiemy, czy umarł. I jeśli żyje na wolności, myślę, że Darby jako władca tych ziem ma prawo się o tym dowiedzieć. A władca tych ziem, nie przesadzajmy, Garecie. To osoba odpowiedzialna za ludzi na tych ziemiach. Władca tych ziem... chyba by pilnował tych ziem. A jak wleć tam na górę i zobaczyć? No to ta jaskinia się zawaliła, może gdzieś tam dojrzymy trupa chociaż. Słuchajcie, ja widziałem... Okej. Okay. Ja widziałem, jak użył jakiegoś czachu. Stworzył kopułę. Chwilę przed tym, jak wszystko się zawaliło. Kopułę. O, tak. Czyli może żyć. To jeszcze możemy żywego przeprowadzić. Ale nie chciałbym się tam cofać. Kopuła. Ale tym bardziej naszym obowiązkiem jest sprawdzenie. Naszym obowiązkiem jest dostać pieniądze za ciało Mogoga, który leży przed tobą. Malwinie, jak wygląda ta kopuła? Będę próbował określić, jaki był to czar. Dobra, to najpierw Malwin, ty inteligencja, jak mu to opisujesz. Jasne. To było zamieszanie, jak coś. Na podstawie tego arkanę. Dobra. Także jeśli rzucił Avada Kedavra, to przepraszam. Jeden, nad jeden. Nie, widziałeś bardzo dokładnie. A, dobrze. To był fireball. Mam opisać? Jak to się stało, że wielki Gog jakimś cudem ochronił się przed tymi kamieniami? Jak to widziałeś? Co to był za czar? Bo ja mniej więcej pamiętam, jak naprawdę było. On miał takie na ramienniki. Zasłonił się nimi, jakby z jego rąk zaczęły rosnąć skorupa, taka jak mrówkojada. Zwinął się cały i przybrał formę niczym kuli żuka gnojaka, która... kamienie od niego odbijały się jak od gumy. Ale wydaje mi się, że przykryły go koniec końców. Widzisz, jak gdy to opisujesz, jak Vincent kiwa głową z takim zrozumieniem, ale coraz mniej, aż w końcu przestaje, po prostu patrzy na ciebie. Czyli zmienił się w pancernika. Dobra, ale to możesz rzucić arkanę. Dobra. No. Trochę się zgubił. 17. Rozpoznajesz czar, który opisał ci Malwin. On ci opisał polimorfię. Czyli według opisu Malwina Gog zmienił po prostu swoją formę w bardziej opancerzoną i tak przeżył. Prawdopodobnie bądź nie to zawalisko. A cóż,
polimorfia mogła go bronić, bo z tym mamy do czynienia, natomiast czy nawet po zastosowaniu tej magii był wystarczająco silny, by obronić się przed tym, co się wydarzyło, to wątpię. Ja szczerze też, bo te kamienie go po prostu przykryły i tyle widziałem. Wydaje mi się, że no... Po prostu, jeśli straciłby tę moc, to dalej zostałby przygnieciony. No dobra, tak Malwin widział, że zdechł, to zdechł. Nie, widziałem, Malwin... że zdechł. No ale go przykryło go. Tak, teraz nam jeszcze wyjdzie więcej możliwości. Chyba, że wyszedł. Najlepiej by było sprawdzić ślady wokół twierdzy, czy... Myślę, że on jest duży, jego ślady będzie łatwo znaleźć. Tylko... Moglibyśmy już stąd po prostu ruszyć. Tak, i powiedzieć Darby prosto w oczy, że wykonaliśmy zadanie, podczas gdy opancerzony cyklop może latać po okolicy. Okolicy pełnej ludzi o uśpionej czujności. Jest tylko jednym cyklopem, który nie ma mocy przekonywania tego, który leży przed nami. Nie zgromadzi swoich goblinów. Widziałeś, jak podatne były na jedno proste słowo. Tak, ale miał takie samo piętno jak to tu. I to nie jest podróbka, to nie jest tani tatuaż. Wierz mi, Malwin. Ale czy my musieliśmy wiedzieć o tym, że Gog również tam jest? Może nigdy go nie widzieliśmy. Teraz wiemy. Nikt inny nie musi wiedzieć, że wiemy. Wiemy, że był cyklop. Ja nie zamierzam mówić nic o cyklopie. Tak długo, jak oni nie powiedzą, że to nie jest Mogok, tak nie zamierzam mówić, że to nie jest Mogok. Trochę rozsądku, Garrett. Trochę odpowiedzialności, Malwin. To chcesz powiedzieć swojemu dziecku, jakie znajdziesz? Tak, zamierzam powiedzieć mu, żeby nie być takim frajerem jak ty. To nie chcę dożyć chwili, kiedy wyrośnie on na człowieka dorosłego. Nie ma tak się, go Garecie. Wychowywał. Jest spora szansa, że nie dożyjesz następnego tygodnia przy twoim rozwiązywaniu wszystkiego siłą. Może, ale przynajmniej umrę z czystym sumieniem, a nie jako szarlatan. Wow. Dobra, bo... Czyli rozumiem, że mój pomysł z Mogiem nie... Jakby... Nie, okay, nie. Okay. Dobrze, okay. Dobrze. Cieszę się, że mieliśmy tę rozmowę. To najważniejsze. Szkoda. Jednakże cieszę się, że komunikacja. Klasnął dwa razy i odszedł. Dwoma różnymi parami rąk. Tak. Na krzyż. Kończy nas z lewą dolną. To Hatch. Próbuję z nimi się naradzić i oszacować, ile by zajęło wyszukanie tropów, wielkich, dużych, cyklopich tropów naokoło fortecy. Od tej strony, od której mamy dostęp. Z Hatchem i Kae, tak? Tak. Dobra, no to Hatch. Fiu, fiu, to tam jeszcze był cyklop. Nie brzmi fajnie. Ale go ubiliście, tak? Zasypało go kamieniami. Cały sufit się zwalił. To jak zasypało, to czego szukać? To chyba jedyny ślad, jaki zostawił, to jakąś mokrą plamę w środku. Najpewniej. Cyklop, nie cyklop, to... Może, wolę dmuchać na zimne. Uznaj to Hatch za fanaberię klienta i powiedz, ile by to zajęło. A ile jest wyjść z tego miejsca? No ja tam nie byłem. Wyjść, który mi wyszedłby cyklop. Żeby się wydrapać, bo wszystko inne było zasypane. No bo z tego, co rozumiem, to raczej teraz szukać śladów to nie ma jeszcze chyba co, no bo to raczej siedzieć i czekać, czy się wygrzebie, jak nie wiem co, z dwa dni. Może. Może masz rację, Hatch, może nie myślę teraz jasno. No dobra, nie mamy dwóch dni. Mamy ważniejszą misję niż to, ale nie podoba mi się to wszystko. Ja wzruszył ramionami. Cóż, mówicie, że jest martwy, przysypany kamieniami. Ja nie widzę powodu, żeby tu się jeszcze to rozpatrywać. Dobra. Idziemy. To idźmy, idźmy. Wszystko skurowane już? Tak, wszystko gotowe. Jeszcze będę musiał tu wrócić, co prawda, ale już wezmę swoich chłopaków i weźmiemy rzeczy. Dobra, to co?
bezpieczne gościńce. Goblinów już nie ma. Szlak przetarty. To chyba teraz pójdzie nam dość łatwo. W takim razie hej ho i w drogę. Komu? W drogę temu onuce. I rozumiem, ruszacie tak do New Dagger. Tak jak już wspominałem wcześniej, szlak jest przetarty. Więc już raczej nie spotkacie żadnych większych przeciwności. Więc tak naprawdę, jeżeli hacz was prowadzi, no to jesteście w stanie w dwa dni dotrzeć do New Dagger. Jeden dzień jeszcze w tym w kanionie, drugi na trakcie, więc dotrzecie bez większego problemu i też raczej nic wam nie zagrozi po drodze. Pozbyliście się największego zagrożenia w rejonie. Dobra, ale to co robicie w czasie tej drogi? Czy coś jeszcze chcecie zdeklarować? Czy będziemy mieli posty na long rest? Na pewno. Dobra. Okej, celuję, znaczy trenuję celowanie po prostu, jakby robi taki... Sobie celuję jakiś kurde jabłek, much do wszystkiego. Okej. Powiedzmy, okay, że wystrzela trochę naboi, po prostu trochę i odejmę tam na naboi. Jasne, dobra. Co robi reszta? Marvin po tej jakże przyjacielskiej wymianie zdań z Garethem nie za dużo gada. Okej. Okay. Ale trzyma się bliżej Vincenta. Jadąc. Okay. Idąc. Nie macie wierzchowców. Dobra. Garecie, a ty? Gareth jest zatopiony w własnych myślach od czasu do czasu. Strzela oczami na lewo i prawo, wypatrując może jakieś sylwetki na horyzoncie. Myśli o kimś intensywnie bardzo. Jasne, cały jasne. Czas. No dobra, no to rozumiem, że dopada was pierwszy postój. Tam Kae, ty nadal ćwiczysz jeszcze swoje nowe sztuczki. Vincencie, ty coś robisz artificerowego, czy nie? Tak. Idąc, orientuję się, że nie zabezpieczyłem klejnotu, którego użyłem wcześniej do gniotka. Pytam się więc, towarzyszy, czy ktoś widział klejnot, żywy klejnot mojego śluzowca, czy ktoś... A nie został przesypany? Tak, nie. Jakiego rzuciłem, ale później nie było go w korytarzach. Czy był w korytarzach? Nie przegapiłbym go raczej, nie ma opcji, nie przegapił. Malwinie, Garecie. Ja go chyba pod koniec ostatniej sesji złapałem. Tak, tak, ty go podniosłeś, no. Potwierdzam. Mówię, może jakiś dobry duch, może go znalazł i podnoszę go. Wyciągam go. Dobrze by było, gdyby tak było, ale co z tego, jeśli... O! Malwinie. Tak. Wart jest chyba 100 sztuk złota. A, to ten wygrany w karty. W tym punkcie ma o wiele większą wartość. No tak, dlatego... Nie no, żartuję. Masz. Dziękuję. Dobry żart. Więc Vincent zajmie się odtworzeniem gniotka. Dobra. No to tam przeprowadzasz znany ci już rytuał. Dobra. Tymczasem... Ja to mam tu. Bo my już jesteśmy na postoju. Tak. Postój i następnego dnia pod wieczór dotrzecie do miasta po prostu. Kozak. Dobra, Garecie. Kiedy ty jest ten postój
i byłeś pogrążony w myślach właśnie z wydarzeniami ostatnimi, też słowami twoich towarzyszy, ostrzejszymi bądź nie. Kiedy właśnie jesteś na tym postoju, to jakby dostrzegasz, że też niedaleko was, może trochę jakby bardziej z boku traktu, ale też jeszcze ktoś ma obozowisko. Mhm, to podchodzę tam. Dobra, no i widzisz mały czerwony namiot. Widzisz dziwną istotę, na pewno wierzchowca, ale nie jesteś w stanie w ogóle rozpoznać, co to jest za zwierzę. Coś pomiędzy, coś bardzo obcy, można powiedzieć, koń o sześciu nogach i długiej trąbie zamiast pyska. Patrzy na ciebie sześciorgiem oczu. Mhm. Zagulgotał, kiedy się zbliżałeś i... wtedy też dostrzegasz jeszcze jedną postać, która teraz siedzi i grzebie sobie w ognisku znajomego tieflinga. No, widzisz, uśmiecha się do ciebie i ja. No. Witaj, Gerecie. Witaj, Ben. Dosiadam się. Widzę, że trzymasz się blisko. I on zawsze u twojego boku i klepnął się w swoją kaburę z rewolwerem. Mhm. Czym mogę ci służyć? O, nasza poprzednia rozmowa zakończyła się dość gwałtownie, a zostawiłeś mi tak naprawdę więcej pytań niż odpowiedzi, więc przybywam po odpowiedzi. On, cóż, udzielę tyle, ile jestem w stanie. Też to nie jest tak, że ja znam wszystkie. Tak, więc jak to jest z tymi brońmi? Ile w nich jest istoty myślące i na czym polega nasza więź? Myślącej to już jest niewiele. Zostały tylko, można powiedzieć, te rzeczy, które myślą się nie poddają. Zostały uczucia, emocje, pragnienia, tego typu rzeczy. Każdy jest też zupełnie inny. Co jeszcze chcesz wiedzieć? Wyczułem to. Mówiłeś coś o niebezpieczeństwie i chciałbym się dowiedzieć więcej. Chciałbym się nauczyć wykorzystywać moją moc w pełni, żeby zapobiec temu niebezpieczeństwu. Widzisz, że westchnął, widocznie zasmucony, pokręcił głową i niestety im mniej wiesz o tym niebezpieczeństwie, tym lepiej. Wybacz mi, ale nie mogę ci też za wiele zdradzić. Dobrze, to... Ale owszem, mogę cię nauczyć kontrolować twojego anioła. Naucz, bo nie mogę nawiązać z nim więzi. Próbowałem go wielokrotnie wyzwać, zawołać. Rzadko mi się udaje. Nie wiem, co dobra. Robić. To może spróbujmy tego. Wstaję, widzisz, z nad tego ogniska. Ty jesteś tak od niego, tak od parę kroków oddalony. Mhm. Otrzepał się. W takim razie... dobądź broni i sięga po swój rewolwer. I wypala w twoim kierunku błyskawicznie. Ja w takim odruchu sięgam, gdzie normalnie mam tarczę. I próbuję się zasłonić. W pierwszym odruchu też przywołując moc. Próbując przywołać moc. Dobra, rzuć na charyzmę. Kiedy to robisz? Dobra. Czysta charyzma? Czysta. Dwadzieścia naturalne. Nice! 4. Dobra. Pierwszy odruch tarcza, ale widzisz, że ten pocisk jest wolny. Powolny, bardzo. Jakby czas się zatrzymał, dałbyś radę go odbić bez problemu bronią. Odbijam go bronią. Dobywam. Dobra. To opisz, jak to robisz. Dobra. W takim razie dobywam mojej broni. Chyba mam młot, ale ten młot się zmienia. Zmienia się. Zmienia się w to, co się wydaje Gaelem, bo zmienia się właśnie w taki
po widok jego. Nie nawet, w broń, ale... Hmm? Nawet nie, w sensie już masz chwycić jakby... Już myślę, wiesz, dobra, młot, ale młotem tego nie odbijesz. Potrzebujesz czegoś szerszego i od razu w twojej ręce po prostu pojawia się Gael w swojej pełnej okazałości, swoim szerokim ostrzem. Okej, okay, w takim razie nadstawiam ostrze płazem w kierunku pocisku, jeszcze je tak podpieram barkiem z góry, że o, tak stoję i ono się odbija o szerokie ostrze. Tak, pocisk jest po prostu... Odbija się. Gdzieś pocisk odleciał gdzie indziej. Jakby czas z powrotem przyspiesza. Ty patrzysz na ostrze, które teraz masz w ręku. Widzisz, jak Ben pokiwał głową, zadowolony. I zakręcił swoim rewolwerem, wsadza go z powrotem i zapamiętaj to uczucie. One, tak jak mówiłem, nie poddają się myślom, ale uwielbiają cudze emocje. Kiedy czujesz strach, gniew, potrzebę pierwotną, taką, której trudno ci opisać słowami, to jest ten moment. I wtedy na pewno odpowie na twoje wezwanie. Dzięki, Ben. Powiedz mi jeszcze jedno. Kiedyś przed naszą misją próbowałem skontaktować się z Gaelem i wydaje mi się, że osiągnąłem pewne porozumienie. Zapytałem go o jedną rzecz i on mi odpowiedział. Czy to była moja myśl? Widzisz, jak bardzo spochmurniał. Widzisz, w ogóle jego postawa się zmieniła i tak... Co to była za myśl? Była to myśl o tym, jaką karę wymierzyć Mogogowi. Jaka forma kary będzie najodpowiedniejsza. Widzisz, zazgrzytał zębami. I co ci odpowiedział? Publiczna egzekucja. Ścięcie głowy. Ścięcie głowy. To nie była jego myśl. Czyli moja. Miejmy nadzieję, że twoja. Chociaż jest jeszcze jedna istota, która mogłaby się do tego przydać. Tak, znam ten modus operandi. Widziałem go na równinie. Mówisz o obsydianowym? Możliwe. Powiem tak. Obsydianowy jest inny. On ma umysł, wolę, nie ma w sobie zaklętej duszy. Kiedy Anubis stworzył go, zrobił go praktycznie od zera, nie wykorzystując niczego. Uważaj, czego pragniesz, bo i to może się stać prawdą. Tak, muszę się naprawdę pilnować. Już powiem ci, Ben, że... Czasami się boję, muszę stać się silniejszy i zapanować nad tymi pierwotnymi odruchami. I on... zapanować, to dobre słowo. Nie odrzucaj ich, nie wypieraj się ich, ale staraj się w nich nie zatracić. To tyle, ile mogę ci... ile mogę ci na tę chwilę przekazać. Widzisz jeszcze, że zdjął na chwilę kapelusz i przyciągnął po swoich włosach. I jakby potem spojrzał na rękę i widzisz, jakby parę włosów zostało mu w ręce i tak. Czasu jest już niewiele, Gareth. To masz na myśli? Miej się na baczności. Zobaczymy się. Nie odpowiadać już w ogóle, ale możesz mówić dalej. Zobaczymy się jeszcze. Jak się z tobą skontaktować? I on zawsze u twojego boku, Gareth. I wsiada na tą bestię, która zrobiła. I widzisz, że zazgrzytały jej sześcioro kopyt, które od razu strzeliły iskrami. I zagalopował, ale prosto w powietrze, jakby. Okej. I znika ci po prostu, jak odgalopowuje w kierunku tarczy słońca. Dobra,
to ja przejmuję ten jego kijek, którym grzebał w ognisku. I teraz ja nim grzebię i siedzę tam długi czas, myśląc nad tym, co mi powiedział i próbując bardzo dokładnie zapamiętać to uczucie, jak we mnie strzelił. Dobra. Rzucamy hapeki, panie i panowie. Czwarty level. Dobra. Ja zmniejszą kością, ale... Dobra. Dobra. Dawajcie, jak ile to się robiło. Rzucasz kość. Dodatkową hit, rzucasz hit dice'em, dodajesz constitution i to jest twój HP za ten level. Mhm. Czyli 8 plus constitution dodaję. Tak. Dobra. Albo możesz wziąć średnią. Nie, tam. Nie, wszyscy rzucamy. Okej. Okay. Czwórkę, nie. Zamiast. A miałem do 10, miałem. Do 10. Dobra, trudno. Czyli a D10 na czwórce i dobra. Nie mam konstytucji w ogóle plusa. To, więc... No to KE4. Mhm. Czyli inna muzyka. Możemy wyciszony trochę... jesteś, Bartek. No cóż. Proszę, kuj wam. Tak. Ile? 3. No. No. No dobra, niestety. Rzucam. You win some, you lose some. Dokładnie. 5. 5, dobra, nice. Dobra, to jeszcze ja. 29. Go. 8 na D8. No! Plus 2, 10 hapeków dla tego nice. Pana. Idealnie. Pięknie. Dobra, dobrze sobie jestem. Zapamiętałeś lekcję Bena. Dokładnie. Dobrze, że, że teraz było rzucane właśnie. Złą kość rzuciłem. Dobrze mi ktoś zwrócił uwagę. Rzuciłem to, nie hit dice'a, rzuciłem tylko tego. Co rzuciłeś? D4 zamiast D8. A, to nie jesteś czarodziejem. Czarodzieje mają D4. D4? Serio? Czarodzieje? Tak, jest z masła. Z masła. No i 8 wypadło, plus 2, 10. O kurde, nice. No. Dziękuję, czat się przydał. Jezu, wreszcie do czegoś. Wow. Wow, co jest? Nice. Dobrze, to był pokrzepiający odpoczynek. Dobra. Long rest. Big. No, no to spędzacie jeszcze jeden dzień w podróży. To jeszcze tylko coś szybko zadeklaruję. Biorę ten swój młot, który mam przy sobie z brakulaku i odprawiam nad nim tak jakby rytuał, channelując nad nim swoje emocje. Tak. Aha, jakby. Dobra, czyli bondujesz się ze swoim młotem. Tak. A jeszcze jeszcze ja chciałbym jedną rzecz. Podczas tej nocy, podczas gdy ja stałem nad gniotkiem, tworząc go, powtarzając ruchy, które już są mi dobrze znane, zaczynam czuć swędzenie. Na jednej z moich rąk jest to jasne. Rzecz, która jest taka może nieprzyjemna, ale zupełnie nowe uczucie. Gdy biorę ją jakby bardziej pod światło, zaczynam obserwować, widzę jakąś delikatną zmianę na swojej ręce. Powoli sięgam dłonią. Aha. I zaczynam drapać. Czuję potrzebę drapania. Okej. Okay. I nagle taki spory płat mojej skóry odpada od mojej ręki. Dobra. Wow. Zaczynasz drapać się dalej. Tak. I przechodzisz do nóg. Mm-hmm. Ale tam widzisz, że jest nadal ta zgnilizna, którą widzieliście wcześniej. Mm. I kiedy tam zaczynasz powoli odrywać resztki swojego pancerza, niestety leci ci hemolimfa. Jest tam, niestety widzisz, że pancerz nie ma się zbyt dobrze. Mm-hmm. I chciałbym, żebyście wszyscy, którzy mieli oznaki zarazy, czyli KE i Vincent,
I Gareth? Nie, czy Gareth nie. Nie, bo nie. Jestem zdrowy bardzo. Bo jestem bardzo zdrowy. Czyli Vincent i Kae, chciałbym, żebyście rzucili 1d10. Dobra. 1d10, dobra. Czy my to widzimy, jak oni się tam drapią i... Tak, tak, widzicie to. 10. 4. 10, 4. Odejmujecie sobie tyle od max HP. O, Boże. O kurwa mać. Kae. Ale na stałe? Jesus. Na stałe. Od maxa. Póki co. Dobra. Czujecie się chorzy. Jest słabi, coś jest nie tak. Kae po prostu zażyguje się. To... Nie, zapomniałem w tym wszystkim. Wasza choroba. Może... Nie wiem, co robić. Vincent, masz. I daję mu tą wodę w tej fiolce, co ją pobrałem. Z tam z tego, tak, z tej wody. Tak. Dobra, no jest ta fiolka, no. Vincent chwyta ją, odplombowuje i chce je się napić, ale wtedy orientuje się, że za chwilę nie. Nie pij, to jest ta skażona. Tak. To jest woda z Bajora. Nie pij tego, które źródło choroby. Może udać się coś z tym wymienić, tak jak... Kaja tak mówi, ale swędzi jeszcze gorzej teraz. I bierze tego gluta, to mięso i sobie wciera po prostu, żeby ją przestało swędzieć. Po prostu taki fenistin sobie. Vincent chowa tą fiolkę i wraca do swojego pancerza, który dalej obdrapuje. On już był taki trochę siniały jakby tak ten cały piach, pustyni, pył, to wszystko zaczęło tak się trochę na tym osiadać, a pod każdym z tych płatów pojawia się zupełnie tak jakby perfekcyjnie czarny, zamszona nowa warstwa. Mm-hmm. I zdrapując sobie to wszystko, nagle Vincent kuli się z przypływającego uczucia obecności. Mm-hmm. Czuję się... Spał tylko raz, ale czuję się tak, jakby obudził się znowu, ale wcześniej jakby był na innym poziomie jawy. Świadomości, tak. Jasne. Jakby właśnie wyszedł z tylnego siedzenia i teraz stanął przed kierownicą. Tak, kiedy ta chityna z ciebie opada i przez chwilę masz jeszcze tą taką miękką, nieutwardzoną, po prostu czujesz wszystko bardziej, czujesz powiew wiatru, słyszysz lepiej dźwięki przez swoje niezatkane starą chityną otworki słuchowe. Jakby pancerz na gałkach ocznych też jest teraz bardziej przejrzysty, mniej taki zamglony. Nie ma tych latających floaterów przed oczyma. Nie masz już mentów w gałkach ocznych. Tak, dokładnie. Czujesz się bardziej świadomy wręcz. Nice. Dobra, to mi się podoba. Ale twoje nogi nadal mają czyraki na sobie. To Gareth chciałby spróbować zidentyfikować, bo chyba nie próbowałem wtedy identyfikować takiej jednostki chorobowej jak po raz pierwszy. Próbowałeś i chyba się nie udało. Nie udało się, okej, dobra. Tak, bo pamiętam rzucanie na medycynę. Mama by wiedziała to robić, ale jesteśmy za daleko. Może mają jakiegoś felczera w New Dagger, no muszą mieć. Ktoś bardziej na tym zna. Widzę. Czy ten glut coś pomaga na te czuraki, czy nie? Robi nic, znikają. Pogarsza sprawę. Tak, ozdrawia cię to, oczywiście. Jednodniowe mięso z owada wtarte prosto w odpadającą skórę. Myślałem, że może trafię. To nie są Caves of Kud, żeby to działało. Może Hutch będzie wiedział, myślę, że niejednokrotnie mógł coś złapać w dziczy. To są w końcu jego tereny. Ale to jak chcecie mu to pokazać, to idźcie. No. Ja już nic więcej nie poradzę niestety. Vincent zaczyna przyglądać się uważniej swoim... Chociaż... Nie, chwila. Bo chyba moje Leon... Czekaj. Sorry, gadajcie, ja coś sprawdzę. Tak, dobra. Medycyna, jeżeli już. Ja czy...
No, Vincent. A tak, chcę się znowu im przyjrzeć teraz, jakby po tym, jak już je odsłoniłem wokół z starego pancerza. Kurwa mać! 20. Ile? 20? Czytałeś kiedyś o tej chorobie. Zmora ludzi pracujących właśnie w miejscach skażonych przez różne potworne bestie. To jest tak zwany bistrot. Potworna pleśń. Co 24 godziny tracicie D10 HP maksymalnego. Jeżeli spadnie do zera, umieracie. To czy Garrett o tym słyszy? Nie wiem, Vincent też o tym słyszy. No, gdy rozpoznaje, to zaczynam od razu im się chwalić swoją wiedzą. A, no tak, no tak. I w końcu Garrett robi takie... Drake laptop gif. I po prostu zużywa dwa razy po 5 punktów HP z Lay on Hands, by wyleczyć ich z choroby. Dobra, przykładasz Lay on Hands, możesz opisać jak one, jak to wygląda. No już w sumie niejednokrotnie był opisywany bez fajerwerków, ale widzicie gromadzącą się w rękach taką energię buzującą na zielono. Takie powiedzmy ukryte znaki, tatuaże, które Garrett ma na przedramionach, rozbłyskają, normalnie nie widać. I jeśli dobrze przeczytałem zasady, to widzicie, jak wasze czyraki po prostu znikają, rany się zasklepiają, zostawiając zdrową tkankę. Tak jest. Nice. Możesz użyć Lay on Hands, żeby wyleczyć dowolną chorobę. I wasze HP maksymalne wraca do normy. Dobry miałem pomysł z tym mięsem. No tak, wtarłaś i teraz jesteś zdrowa. Logika jest nie do pokonania. A Garrett tylko coś tam dotknął. Tak, Garrett tylko to mięso tak zrzucił, nie? I już było dobre. Nauka jest ci wdzięczna, Kae. Dobra, no to... Rozumiem, odpoczywacie dalej. Czy coś jeszcze chcecie omówić w postaciach, czy już ruszamy do New Dagger po prostu? Ruszamy chyba. No, nie będę przeciągał teraz. Dobra, no to... Pogadałbym, ale to później można też. Jasne. No to ten dość ważny dla was postój kończycie. Już zdrowi, wyleczeni dzięki mocy waszego Palladyna. I ruszacie dalej. Po drodze, mniej więcej gdzieś właśnie w tym takim ostatnich paru milach przed portem New Dagger, hacz widzicie, tam się wspiął na jakieś wzgórze i bardzo głośno zagwizdał na palcach. Po prostu jego gwizd poniósł się doliną. I niedługo potem widzicie chmurę pyłu, kiedy z pomiędzy wysokich traw widzicie znajomy kształt jego wierzchowca, gigantycznego chomika, który biegnie w kierunku i ciągnie za sobą cztery, trudno powiedzieć, czy zdezorientowane, czy przestraszone, ale biegnące za nim konie. Naleśnik. Tak, naleśniczek od razu podbiega do ciebie, Kae, zadowolony. Reszta koni też rozpoznaje cię, swoje wierzchowce. Hacz dosiada swojego, wrzuca te toboły na niego. I no dobra, to ostatnia prosta. Ruszajmy. No i... Już prosta droga, widzicie tak naprawdę już stąd białą wieżę na środku New Dagger. I kiedy jedziecie, widzicie też w oddali tablicę, przy której ktoś stoi, białymi literami, białą farbą coś maluje na niej. Kiedy widzi was na horyzoncie, rzuca tą farbę na ziemię i biegnie w kierunku miasta.
Dobrze zwrócić. Znowu. Pewne rzeczy się nie zmieniają. Nawet dosłownie się nie zmieniają. Zobaczcie, to dalej jest takie samo. Tak, i to jest tablica po drugiej stronie miasta, jakby z drugiej strony traktu, ale jest. I ona znowu się magicznie odnawia. Tak, tak, tak. I farba, widzicie, powoli spływa sobie, odsłaniając port New Dagger na Casa del Dagger. No i też, jak już podjeżdżacie, to widzicie, że pod bramą miasta zebrała się nawet niezła grupka gapiów. Widzicie. Widzicie znajomych cieśli, widzicie kilku znajomych sklepikarzy i też może parę twarzy z karczmy łowców, którzy coś tam między sobą rozmawiają, ale jak widzą Hacza, to od razu do niego podbiegają i tam się pytają, jak było, i podziwiają jego zdobycze. I też widzicie znajomego, znajomy żółto-czarny kubrak i piękną czerwoną suknię tych hrabstwo to jest, jak jest ten, nie? No to hrabiostwa Diarbe, kiedy Jon i Beatrice właśnie stoją czekając, żeby was powitać. My mamy ten wóz z ciałem. Tak, Maciek. Ciało jest zawinięte tak. Dość dobrze, więc nie gorszy. Przecież jest na koniu jakimś zawieszone, nie? Bo ta taczka to by nie dała się za bardzo. Może taczkę podpięliśmy, nie? Da się podpiąć do konia taczkę. W sensie nie jest to łatwe i trochę do zrobienia. Powiedzmy, że tam była podpięta jakoś. Ogarnąłbym. Tak, jeśli ktoś by miał to ogarnąć, Vincent to Vincent by ogarnął. Znaczy Wiktor ciągnie, przepraszam. Wiktor też może ciągnąć właściwie. Vincent złożył krowę i taczkę, więc myślę, że jakby małe piwo dla niego. Vincent tak, ten gościu, co robi, po prostu z silnika motora jakiś taki samochód na wsi, taki myślcie, wiecie. Musicie dobrze sprecyzować, co macie na myśli, gdy mówicie, żebym połączył taczkę i konia. Tak. Dobra, widzicie, że Jon i Beatrice stoją w bramie. Widzicie też Griego, jeszcze jednego pomocnika szeryf, którzy tam odganiają tłum, żeby was przepuścić. I on, jesteście. Pokażcie, co macie. I patrzy na tą taczkę tam z tyłu za wami. No, to co mieliśmy zrobić, zrobiliśmy. Ale cóż, nie poddał się bez walki. No, ale jest martwy, czyż nie? Jest wyraźnie martwy. Pokażcie go, muszę go zobaczyć. Delikatnie odsłaniam głowę Mogoga. Dobra, no to Diarbe podchodzi tak z chusteczką przy twarzy, spojrzał i tak... Tak, oczywiście. Jest martwy. Nie jest to idealna wizja, ale cóż, będzie dobrze wyglądał wisząc na bramie. Gratuluję, świetna robota. No to co? 3500 sztuk złota, tak jak się umówiliśmy. Diego! I widzicie, że podchodzi jego majordomus i ma taki pękaty po prostu worek, który przyjemnie brzęczy. I proszę przekazać panom. Zasłużyli sobie, dobra robota. I pokazuje na tych, na pomocników szeryf. Zabierzcie mi to proszę stąd. Jeszcze pomyślę, gdzie go wystawić. Będzie dobrze wyglądał jako przykład dla tych, którzy zagrażają moim ziemiom. Polecam go jednak przed tym spreparować. Nie powisi długo bez tego. No ale co, to będzie cały czas ma wisieć. Kruki go wydziobią, będzie lepiej wyglądał. Dobra. Sezonowa ozdoba, rozumiem.
No i widzicie, że tam ci pomocnicy zabierają tą taczkę i gdzieś tak na bok od tą odprowadzają. Dobra, Diego przekazuje, ten trzyma przed wami ten wór pełen złota. Kto go bierze? Kaja podchodzi z rękami, tak. Jeśli mnie nie zatrzymuje, to... No, ja nie zatrzymuję Kaja. Widać, że to goal jakiś był życiowy. No to bez cienia emocji Diego po prostu upuszcza ci w ręce. Ty tak, o kurde, no całkiem ciężkie. 3500 sztuk złota to nie jest... Nie chodzi piechotą. Skinął i odmaszerował. Tam jeszcze... De Arbe tu jeszcze jest? Tak, on jeszcze tam stoi nad tym trupem cały czas z tą chusteczką przy twarzy i tak coś tam mówi do tych. Ja patrzę na Gareta. Co robi Garet? Nic nie robi Garet. Nie odzywa się ani słowem. Możecie go insightować, jeśli chcecie. Jeśli Garet myśli, że to ma sens. Łowię tylko... Znaczy jedyne, co byście zobaczyli być może, to że próbuję łowić wzrokiem Hacza, czy on tam gdzieś się... Hacz jest trochę za wami i tam stoi przy swoim astralnym chomiku i rozmawia ze swoimi towarzyszami, łowcami i tam pokazuje, o takiego złapał albo coś tam. Mm-hmm. Też coś tam mówi, że na was pokazuje i coś tam szepcze do nich. I tam. Dobra, to ja tylko rozglądam się, gdzie jest Hacz. Okay. No to mówię, tam za wami gdzieś stoi. Mhm. Ja tak tylko łypię spod łba, żeby się wyczuć, czy muszę ingerować jakoś bardzo. No to już musicie między sobą ustalić. Ale jeśli nie, to mówię do Darby. Mhm. Jedna noc i wybywamy. I on dobrze? Tak, o, jedna, super, świetnie. Nie mam nic przeciwko. Ale jeżeli mógłbym prosić, zostańcie w karczmie. Rozumiemy się? Jest jakaś druga? Nie, mamy tylko jeden zajazd. No będziemy jakoś musieli sobie poradzić, Kae. Ale no dobrze, nie będziemy się ruszać z karczmy. Mam jednak jedną prośbę. Mam kilka rzeczy do sprzedania, zanim ruszymy. I on... No nie będę przecież powstrzymywał was od tego. Sklepy są otwarte. Na pewno też, cóż, no miło było, jakby byście trochę tego złota jednak tu zostawili. Życzę miłego dnia. Nawzajem. Nara. Miłej zabawy znowu, bombką. Nie mogę uwierzyć, że tak się starałem spreparować. A oni już tak ociosują pal, żeby go tak nabić. Sparbarzyństwo. Panowie, teraz stać nas na barkę. Widzicie to? Po prostu. No, widzisz, Vincent, tak to jest. Niby polowali na barbarzyńce, a sami nie odstają na krok. Zauważyłem tą relację, faktycznie. Może ruszmy się do tej karczmy, zostańmy tam, weźmy jakiś... Puszczą nie wiem. Nie wiem, czy nas wpuszczą, Alvin. Dobra. To no czemu mają nas nie wpuścić? Mamy wór pełen złota. To ich język, a nie to, czy wygonili nas ostatnio, czy nie. Dobra, ale może tak nie obnośmy się z tym, co? Może gdzieś to... Chowamy i tak się rozgląda na boki Kaja nerwowo, że ma taki kurde wór przed sobą. Dobra, Kaja, jak ty się rozglądasz, widzisz, że no zebrało się dużo gapiów i rzeczywiście przyglądają się wam, ale widzisz jakiś pewien dystans wszyscy zachowują. Nikt do was raczej nie podchodzi, nie rozmawia z wami. Raczej właściwie to tam nawet jest parę osób tak tylko wyjrzało zza węgła i jak ty widzisz, że na ciebie patrzą, się chowają. Co oni tacy nerwowi? Może...
Ratowaliśmy hordę ich. Może nie, może informacje szybko się tu rozchodzą. Jedźmy już. Podzielmy to złoto w jakimś bezpiecznym miejscu i jedźmy. Dobra. To ja chcę jeszcze tylko podkusować do Hacza na chwilę. Dobra, no to Hacz tam. Już go jakby zostawili ci jego ludzie. I on tam patrzy na ciebie i no, słucham, Garecie. Hacz, uważaj, jak będziesz zapuszczał się do tej północnej doliny i przez następne parę tygodni zwracaj uwagę na tropy. Wiesz jakie. Wiesz, wiesz, o czym rozmawialiśmy. Ja tak, o. Lepiej dmuchać na zimne. No, rozumiem, o co ci chodzi. Kurczę, to jeżeli mówisz, jeżeli jest szansa, że ta bestia tam żyje nadal, chyba powinieneś powiedzieć burmistrzowi. I my to jedno, my sobie poradzimy, ale jak zachce mu się chomika, to pasterza, to taki cyklop, to chyba schrupie od razu. Gdyby to było takie proste. Gadaj z tamtymi. Proszę cię, na razie ty bądź ostrożny. Lepiej mieć oko na martwego cyklopa, niż dać się zaskoczyć przez żywego. Dobra, rozumiem. Dzięki. Dzięki. To co? Ile jeszcze zostaniecie w naszym mieście? Krótko. Wyruszamy jutro. Słyszałem co nieco od chłopaków. Podobno tutaj jeszcze w międzyczasie jakąś niezłą manianę odwaliliście. Spotkajmy się w karczmie. Z chęcią wam coś postawię. Dobra, chodź. To graba taka i... Tak, powracam do towarzyszy. Dobra. Ja nie chciałbym przedłużać, tylko chciałbym zadeklarować, że chciałbym sprzedać kilka rzeczy. Jasne, jeszcze sprzedać. Będzie, więc dostałem wcześniej pierdoły równowarte 150 sztuk złota z bobołaków. Nieokreślone co, tak, tylko że jest warte 150 sztuk złota, więc zakładam. Tak, to były jakieś takie trofea po prostu. Dobra, no to chciałbym to na pewno sprzedać. Jasne, jeżeli się nie targujesz, to sprzedajesz to za po prostu tyle. I jeszcze mam dwa Morning Stary do obchnięcia. Już patrzę, ile Morning Star kosztuje. O. To trzy. Zakładam, że. To wspólne, nie? Dobra. To jak coś mieliście do sprzedania, to powiedzmy, że mi to daliście. Ja z tym poszedłem, więc okay. Jak coś masz, nie? Nie? Okay. 15 sztuk złota za jeden. Mam. Dobra, czyli 15 będzie... za każdy jeden. 180 sztuk złota łącznie. Tak, tak. Też musicie kowala znaleźć jakiegoś. Coś, bo chyba jeszcze tutaj u kowala nie byliście, nie? Czy byliście? Nie pamiętam. Chyba nie. Nie, chyba nie. Jeszcze co do tej zbroi Skro, pokazuję ją innym, tłumacząc, że nie nadaje się do mojego bardziej statycznego stylu walki, natomiast jest bardzo efektywna w połączeniu z dozą zręczności i prezentuję ją innym, jak działa. Więc jeśli ktoś z was... Jak działa? Tak, karta jest tutaj, to mogę przeczytać. To jest przeczytaj. 14 AC plus DEX, maksymalnie 2. I ona jest o tyle unikalna, że jeśli chwytasz istotę lub jesteś chwytany, te to ręce zadaje, nie zasłaniają wasze. To zadaje 1d4 obrażeń. Tak, te kolce, które na niej są, za każdą turę, jak się kogoś trzymasz bądź ktoś ciebie trzyma, zadają tej istocie 1d4. Tak. Bo się wbijają w kogoś. Nice. I zasadowo jest to medium armor? Tak, to jest medium armor. No. Okej, okay, czyli jak ktoś z was jest zaznajomiony z tym typem pancerza, to może go... Rangerzy chyba mogą medium, nie? Tylko nie wiem, czy to mi jakoś nie psuje stalefowania i tak dalej, czy nie? Nie powinno, bo to jest... to jest, czekaj, już patrzę. Ja nie mogę tego założyć. To jest medium. W sumie może tak ja patrzę, tak przygląda się tej zbroi. Zależy, czy to jest breastplate, czy scale mail. To jest 14. Studded leather, czyli 12 plus dex. Chyba, że tam źle napisane. Znaczy, 14 jest napisane. 14 jest napisane.
Aha, dobra, nie, to sorry, to ja zrąbałem, to jest w takim razie scale mail, tak jakby. 14 to... plus dex i disadvantage na stealthie. Tak, jest to disadvantage. No, też stealthowanie nie jest w naturze skro raczej. Tak, więc jeśli nie chcecie, to ona też jest do sprzedania. No ja jej nie chcę. Aha, że nie będę chodził w takim czymś. A, może odbiorę na chwilę. No, okay. Pochodzę w niej trochę, zobaczę, jak się naruszyło. Na razie, póki co ubiera. Dobra. Czyli zwiększa mi to do 16, tak? Bo 14 plus połowa dexa mojego. Znaczy połowa, plus 2 maksymalnie dexa. Tak. Tak, plus czyli... praksy. Dobra, no, czyli 14 plus 2. Czyli 16, tak. No i 16. No, ale disadvantage na stealthie. Tak, tak, tak. No ale to tak na razie sobie... Kolce utrudniają ci przy takie, wiesz, kucanie i przedzieranie się. To ja sobie wezmę tą kartę na razie, a... I też, tak jak to robią skro, te kolce można zatruć trucizną. Dobra. To jak wyjdziecie i do... I jeszcze jedno tylko, muszę cofnąć trochę czasu, ale to się nic nie stało strasznego. Jak ty rozmawiałeś z Dearbe, Malwinie, to on... aha, jeszcze jedno, Malwinie. Jakbyście podeszli do mnie na chwilę potem... chyba jest dla was wiadomość, ale nie wiem, jak to wytłumaczyć. Nie ma problemu. To jest, ja klikam pop-up. Noted. Dobra, no to... Spotkajmy się w ogrodzie jeszcze dzisiaj, jakbyście mogli. Dobrze. No to ja przekazuję wszystkim temat. To zakładam, to że jak? W sumie pewnie po sprzedaży pójdziemy tam. Tak bym zrobił, bo ja też mam coś do załatwienia. Dobra, dobra. To... I wspominam też o tym, że Hacz chciał się tylko z nami spotkać jeszcze. To im przekazuję, że Hacz się chciał spotkać z nami. No to wieczorem, nie? Mówił, że chciał. Tak, tak. No, dobra. No tak, że w karczmie się spotkajmy jeszcze. To ja chciałem zadeklarować, że jak pani idą sprzedawać rzeczy, to ja idę do tego miejsca, gdzie ci mówiłem. Jasne, jasne. I na szybko płacę na ile trzeba. Czyli podwójna cena. Żebym na wieczór już miał. Na wieczór? Tak. To potrójna cena. Dobrze. 150 sztuk złota. Dobrze. Jak na wieczór, to oni muszą rzucić całą pracę, jaką mają w takim razie. Bo jasne. Wy też dotarliście, no tak wiecie, o poranku. Okej, no dobra, mam 725 w takim razie po odjęciu. Bo się podzieliliśmy tym złotem. Tak, tak, ja też sobie doliczę właśnie. No, żeby a, tam... dobra. To czekaj. Czyli 875 to jest na tak, cztery osoby. Tak jest. Tam widzisz jak jest... dobra, a to nie będę zdradzał w takim razie. Tak. Spoko. Dobra, coś jeszcze robicie z takich commerce rzeczy? Ja chcę na pewno kupić naboje i zobaczyć, czy ktoś może, nie wiem, jakoś usprawnić broń na przykład. Nie wiem, nasmarować coś tam, jakoś dodać lunetę, żeby tak coś... dodać lunetę. Mod Call of Duty. Zmieniasz loadout. Laser. Możesz spróbować kupić lepszą broń. O, no to okej, okay. To... To szukam, dobra. Szukam czegoś. Ale no, rewolweru i muszkietu długiej nie dostaniesz. Raczej. Dobra, 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 dobra. No. I nie, moździerza też raczej. Chociaż może znajdziesz rewolwer, ale będzie trochę gorszy. To ja chciałem jedną rzecz. Dobra, chcę dobra. Kupić Alchemist Kit. No dobra, no to 50 sztuk złota. Dobra. Sądzę, że jesteś w stanie tu to kupić. Okej. Okay. Dobra, jak tam racje żywnościowe, sprawdźcie, żeby nie było kichy. To można dokupić racji, to prawda. Dobra, to ja dokupuję. Jeszcze 14 zostało, miałem dużo. A. What? Skąd? No bo ma psie żarcie jeszcze, które się żyło jako ileś. No. To my z Kaja idziemy jeszcze po rację. I ja wybieram, co to za racje. No i te naboje, nie? Gdzieś tam możesz mi odliczyć, bo mam 9 naboje, to żeby mieć 20. Znowu racje za ananasem. To Kae i Gareth. Kiedy wy jesteście na rynku jakimś takim bardziej, wiecie, gdzieś żywność się kupuje. Są tutaj owoce pracy tutejszych rolników. Też owoce połowu astralnych owoców astralnego morza. Zrobicie zakupy. W pewnym momencie ty, Gareth, po prostu czujesz, jak coś cię uderza w plecy.
jest takie plaśnięcie, a potem jakieś krzyki za tobą. I odwracasz się i ktoś rzucił w ciebie pomidorem. I widzisz kilkoro dzieci, które tak znikają wam za jednym z straganów. To szukam tylko, czy nie ma większego zagrożenia i jeśli nie, to odwracam to, się. To widzisz tylko, jak ta matka jakoś, czy ktoś, kto się zajmuje tym dzieckiem, tak chwyta je i tylko spojrzała na ciebie złowrogo. Dzieciak pokazuje ci język. Dobra, złowrogo, to chcę w ogóle rozejrzeć się po tłumie, zbadać nastrój, rytm miasta, te sprawy. No to insight. Dobra. Insight jest z wisdomki, czyli na pewno plus jeden, czy tylko, czy mam proficiency, zaraz sprawdzę. W insightie mam plus 3, 13 będzie. 13. Wystarczająco, żeby tak wyczuć atmosferę. I rzeczywiście widzicie, że tak dookoła was, jak idziecie, to jeszcze jest, robi się troszkę bardziej pusto. Że jak idziecie gdzieś na rynek, to tam ludzie się odsuwają. Kiedy też tam kupowaliście rzeczy, to raczej dość pragmatycznie do was podchodzili sprzedawcy. Ale nie ma czegoś, że nie chcą wam sprzedać czy coś. Dobra. To tak jest bardziej, że... No i właśnie widzicie, właśnie był jeden ta sytuacja, że jakiś dzieciak po prostu wziął pomidora i rzucił w ciebie. Co za skorczyliki? Mam go złapać? Tak. Nie, Kael, właśnie chciałem cię ostrzec, jeśli będzie jakaś prowokacja, nie idź w to, nie chcemy tutaj burdy, a kupmy swoje i opuśćmy to miejsce. Kael się gryzie w wargi, taka nerwowa. To kupujemy i idziemy. No to kupujemy rację. Rację, naboje, tak. No, no to tam odpiszcie sobie kasę, raczej bez problemu wszystko się wam udaje kupić. Dobra, i ty, Kale, też jednak, ja też jeszcze jak wracacie tam do swoich towarzyszy, czy gdzie idziecie, to ty kątem oka widzisz, że właśnie też taka mała grupka obdartusów, dzieciaków takich trochę was śledzi, ale co się odwrócisz, to się albo to zazwyczaj czmychają. Jedna racja kosztuje 5 srebrnych, z tego co widzę, tak? Tak. Okej, to co, to znów szybka matma, ile chcemy kupić? A ile tych racji chcemy wziąć? Tak? Ja bym wziął 10 dla każdego. Okej. To ja 10 mam w sumie. A to chcesz kupić nas tym 10, czy nie? Nie, to jak mamy wszyscy po 10, to chyba wszyscy po 10 zostawmy. To znaczy ja bym po prostu dokupił 10 teraz, niezależnie ile kto ma. Ja tam trochę mam. Czyli 40 razy 5, 200, czyli 2 sztuki złota, tak? Za dwie, czy srebrny to jest 10 golda? Kurde, nigdy nie pamiętam. 10 golda, znaczy 10 srebra to gold, tak. Tak, 10 srebra to gold. Czyli 20. Tam chyba z miedzi jest 100 ze srebrze, coś takiego, coś, jakiś taki dziwny przelicznik jest. No dobra, czyli 20 złota, tak? 20 złota, tak, to ja za to zapłacę teraz. Znaczy ja odliczymy od sobie po prostu. I to ja odliczam sobie, już sobie odliczyłem. No, dobra, żeby się... Od razu blikiem tam, wiesz, żeby... Czyli po ile sobie odliczamy? 10 złota i dostajesz... O 5. 20 złota i... Znaczy 20 złota, wszystkie racje, które odliczyliśmy. Czyli dobra. Piątkę odlicza każdy, jeśli każdy za siebie płaci. Dobra. Ile tych racji w takim razie na 10. głowę? 10 na głowę. Dobra. To zajebiście. 10 dni podróży. To jest lepszy przelicznik niż myślałem. Nie, jedzenie jest tanie. Dobra. Co dalej robicie? Chyba kaczma, nie? Znaczy, przynajmniej chyba najpierw spotkanie... Spotkanie w lesie, dobra. Znaczy w lesie. Z Darbe spotkanie. Tak. Malwina już tam widzicie. W ogrodzie, o. Jest przy willi, tam przy wejściu do tych ogrodów, no nie? Dobra. To było tak, że ogrody są za willą, więc...
Zostajecie wpuszczeni. Strażnicy popatrzyli tylko na was, ale rozpoznają was, pozwalają wam przejść bez większego problemu. Właśnie też z ogrodu słyszycie dziwne dźwięki, takie jakby jest na pewno śmiech Niny. Jakieś takie dokuczanie jej matki w stylu: nie, co ty robisz? Nie, chwileczkę, no nie przystoi, przestań, dlaczego mi to robisz? I jest do tego jeszcze jakieś takie kwękanie dość głośne, jakiegoś zwierzęcia, jakiegoś ptaka, który, ile mamy pasywnej natury najwyżej? Pasywnej natury? Teraz zobaczymy. Czyli pewnie z 11 będzie. A, czyli KE12, nie? KE12 i Vincent? K4, czyli 4. 16. Wow. 16, dobra. KE i Vincent, wy rozpoznajecie ten dźwięk. Vincencie, ty interesujesz się istotami żywymi, to tutaj jakby niejedną widziałeś i też badałeś. KE, ty rozpoznajesz ten dźwięk jako częstego bywalca statków. To jest kwękanie pelikana. A. O! Duże zwierzę. Tak, i brzmi na, że wyraźne, że to jest ten. I kiedy wchodzicie zza rogu, to widzicie, że rzeczywiście hrabia de Arbe, który od razu na was patrzy z takim zniecierpliwieniem, ale uśmiecha się miło. Jeszcze do tego jest właśnie Beatrice, która goni za Niną, a Nina śmieje się i za nią goni wielki pelikan, który jest wyraźnie trochę wyleniały. Ale rzeczywiście dokucza jej i bawi się z nią. Czyli ona śmieje się w niebogłosy. I właśnie jest i służba tak stoi dookoła, trochę nie wiedząc, co zrobić. I on pomachał do was, żebyście podeszli. I pochyla się i znaleźliśmy go, jak stukał w szybę pokoju, w którym spaliście. Chyba jest do was. W sensie, że ma wiadomość jakąś? I pelikan do nas. No, nie wiem, trudno to wytłumaczyć. Weźcie coś z tym, zróbcie. No to... Okay. Dobra. Co robicie? Marvin... Kaja może użyć jeden czar, ale pytanie, czy najpierw myślimy, że nie wiem, że tam jest jakiś list przywiązany na przykład, bo może to być coś oczywistego na początku, a nie, że mamy gadać z pelikanem. Marvin podchodzi do tam, gdzie się bawi, tam, gdzie Nina biega za tym pelikanem. Dobra, kiedy podchodzisz, Nina i Beatrice zauważają ciebie. Nina się zatrzymała, patrząc na ciebie, jakby speszona, i chowa się za matką, a matka jakby też staje przed nią, jakby naprzeciwko ciebie i patrzy na ciebie trochę tak, wiesz, jak mama, która zasłania swoje dziecko. Dzień dobry. Podobno wiadomość do nas. Ona tylko nawet nie odpowiedziała nic, tylko skinęła na to, na tego pelikana, który teraz stoi i ten jakby no tak czyści sobie skrzydłem dziób. Okej. Okay. No stoi, ja mówię... tak na środku tego ogrodu. Okej, okay, no to ja patrzę na tego pelikana i mówię po prostu do niego: masz coś dla nas? On przestał to robić. Spojrzał na ciebie jednym okiem, drugim i nagle robi i widzisz, że takie obślinione po prostu coś po prostu z tego gardziela jego potężnego zostaje wyrzucone nad tobą, przed tobą na ziemię. Zatoczył się taki jakby zmęczony tym, co zrobił, i znika w chmurze piór, jakby eksplodował. Wow. Czy to jest taki prawdziwy plik?
Podnoszę... Nina zaczyna płakać. No. Podnoszę ten list, bo to list jest, tak? I są dwie rzeczy. Jest list. Po pierwsze zwracasz uwagę, jest to list taki zawinięty, jakby złożony z pieczęcią lakową, ale widzisz, że jest zrobiony z pergaminu, który przypomina rybią skórę. Mhm. I tak samo podobny taki pakunek w kształcie cylindra, też zwinięty takim rybim pergaminem. Okej. Okay. No to podnoszę obie te rzeczy i wręczam ten pakunek. Wyciągam rękę do was po prostu z tym pakunkiem. Jest mokre, obślinione są. Śmierdzą rybą. Okej. Okay. Vincentowi to zbytnio nie przeszkadza. Bierze ten pakunek i chciałby się mu przyjrzeć z bliska. Dobra. No to jest to jakiś cylinder zapakowany. Cylindrycznie wyglądająca paczka zapakowana po prostu w rybi pergamin. Potrząsam? Nie klekoczę. Jest też dość lekki. Okej. Może najpierw list. Alwinie. Otwieram list. Poznajesz dobra. Pieczęć? Czy poznaję pieczęć? Symbol domu Zarakszak. O kurwa, to ja poznaję. Tak, poznajesz. Otwieram list, nie mówiąc, jaka to pieczęć. Dobra, wysyłam ci treść listu na... Czyli nie odpowiedziałeś na moje pytanie po prostu? Nie odpowiedziałem na twoje pytanie. Wysyłam ci treść na briwie. Okej, Marvin. Na Discordzie? Tak, na Discordzie. Dobra. Okej. Okay. Czytam. Dobra. 17 Barakas. Moi drodzy korsarze, mam nadzieję, że ta wiadomość zostaje was w dobrym zdrowiu. Dużo ryzykuję przesyłając tę wiadomość, ale muszę was koniecznie przestrzec. Wasza misja jest zagrożona. I tu się zbliżam bardziej do nich niż do... Odsuwam drużynę na bok trochę. Też jak ten pelikan zniknął, to tam i on klasnął w dłoni. A! Wiedziałem, że to o to chodzi. Dobra, poradzicie sobie, prawda? I was zostawiają tak naprawdę. Doświadczyłem tego niedawno i ledwo uszedłem z życiem. Głupim z naszej strony było niezałożenie, że nie tylko my możemy poszukiwać naszego uciekiniera i jego towaru. Proszę, bądźcie ostrożni i uważajcie, komu mówicie o naturze swojego zadania. Mówiłem, żeby być cicho. Nasz rywal jest wyjątkowo niebezpieczny i sprytny. Chwilowo jest skupiony na mnie, więc czekam w ukryciu. Do wiadomości załączam magiczny cylinder. Sądzę, że Marvin będzie wiedział, co z nim zrobić. Użyjcie go jak już będziecie blisko waszego celu. Ponadto z informacji, które jeszcze udało mi się znaleźć, zanim mi trop brutalnie przerwano. Nasz poszukiwany miał kontakt i ukrywał się wśród wyznawców trzody rosnącego. Ci jednak ruszyli na północ już kilka dni przed wami. Może będziecie mieli szansę ich przesłuchać. Powodzenia, bezpiecznej podróży, Arvok. To całe. O, Arvok, nasz kolega. To komplikuje trochę sprawę. Po raz kolejny, jakby nie było to wystarczająco trudne. Dobra, ale co w tym cylindrze? Przekleję tutaj tą wiadomość, bo jak już przeczytałem to... Dobra. Dwie literuby są z tego, co widzę, ale przeżyję to. Czy my w sumie wiemy, czym jest trzoda rosnącego? Religia. Ty, Kael, nie będziesz wiedzieć. Nie będzie tego też wiedzieć Malwin. No to Kael tak rzuca, że co to za trzoda. Może to wie Vincent. Ty raczej na pewno wie Gareth. Pytanie, jak dużo. Okay. Dobra, to rzucam na religion. Religion. Nie za dużo. Religia, tak? W takim razie... Religion. Będzie to 8. 8.
Okej. Okay. Jeden na kości, pięć razy. Oh. Dobra. Wincencie, nie masz pojęcia po prostu. Religia dla ciebie zawsze była czymś niewartym w ogóle uwagi i no Zixile są znane z tego, że w ogóle nie mają zainteresowania boskością, więc nie masz pojęcia. No czytałem się w książkach, ale trochę w dupie to mam. No nie, no to szkoda, szkoda pojemności umysłu na takie brednie. Garecie, ty tylko wiesz, że jest to trzoda rosnącego, nazywani są tak Warforge, które przybywają teraz tłumnie na Nowokrąg z Eberronu i mają swoją, jakby można powiedzieć, sanktuarium na Monte Gris, daleko na wschód stąd. Ale debile. Ale nic więcej nie wiesz. Nic więcej nie wiesz. Czyli z listu wynika, że ta trzoda była, jest teraz gdzieś na północy od nas, tak? Tak, tak, tak. I to jeszcze też byś wiedział, że oni no, podróżują w takich małych grupkach i no, głoszą swoją nową religię, ale nie jesteś właściwie w stanie stwierdzić, o co w niej chodzi. Czyli jak znajdziemy tą trzodę, to znajdziemy tego autogonoma, co go szukamy, tak? Kolejna niebezpieczna sekta, świetnie. Najprawdopodobniej. Ale jest to wartościowy trop. Tak, może ktoś w New Dagger wie. Mieliśmy dokąd się udali. Nie rozpowiadać nikomu. Tak, dosłownie w tym liście napisane jest, byśmy nie puszczali Fachby. Tak, o naturze naszego zadania. Nie mów, Marvin, jesteś taki dobry w okłamywaniu ludzi, wymyśl po prostu inny powód, dla którego moglibyśmy ich szukać. To ty tu jesteś od tego. A gdybym wiedział, czego w ogóle szukamy, to byłoby łatwiej. Wiesz tyle, co my wszyscy. Ta sekta, o której mówisz, ona operuje wokół Monte Gris, tak? Tak. Co wiem o lokacji Monte Gris? To już bardziej historia. Historia, tak, 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 tak. Mogę tam... 20 łącznie. 20 łącznie. Byłeś w stanie je wskazać na mapie. Jest to najwyższy szczyt, można powiedzieć, Nowokręgu. Zależy jak na to patrzeć, no bo poruszamy się w przestrzeni. Jest to ogromna skalna iglica na zachód. Dobrze? Tak, w zachodnim kierunku stąd. Od trójkontynentu oddziela ją południowa pustynia, jedna z dwóch tak zwanych mławic pustynnych. I wiesz, że jest ona porośnięta wspaniałym, potężnym lasem, który podobno jest korzeniami jednego ogromnego drzewa, ale to tylko legendy. Wiesz też, że jest to cel pielgrzymek Warforge z Eberronu. Ten jedna wielka sieć drzewa jest dla mnie interesująca, biorąc pod uwagę, że podobne rzeczy obserwowałem wśród grzybów, więc wcale nie jestem taki od razu, żeby to wsadzić między bajki. Znaczy tą część, wiesz, taką geograficzno-biologiczną, to jest ciekawe, ale ta część, że tam są jakieś pielgrzymki, to jest nie, dla ciebie... Whatever. Coś dziwnego i tam się ludzie chodzą, jak zawsze. Jak zawsze. No cóż, jest to bardzo daleko, więc... Kaja wyciąga mapę. No dobra, ale jeszcze gdzieś na północ i... To co? Gdzie? Tu? Czy tu? Nic na to nie mówi. Nie, o wiele, wiele dalej. Jeśli mówimy o wyznawcach tej sekty, no to będą na pewno musieli się gromadzić gdzieś i tutaj. A jaki w ogóle mamy plan dalej? Tak patrzę na tą mapę. Ja mam zaproszenie na obiad w czar. No cóż, jeśli nadal brakuje nam informacji, a im tak, wyżej ale... na północ, tym mam wrażenie, że też bliżej celu i więcej informacji tam znajdziemy, więc czar nie brzmi jak zły wybór. Do czach. Głównie dlatego, że w tym liście wcześniej mówił Percival tobie, że znajdziemy tam dużo informacji na temat
Cóż, mnie interesujące. Tak. A im więcej będziemy wiedzieć, tym bardziej będziemy przygotowani na to, co może nas tam zastać. To prawda. Port New Dagger wydaje się być ślepą uliczką. Dodatkowo Czach, miasto głuchnicze, tak słyszałem. Dużo rąk do pracy. Mamy trochę złota. Moglibyśmy coś wymyślić. Że jakiś transport sobie załatwimy, żeby nie jechać przez 3 tygodnie. Żeby pojechać tam traktem, musimy cofnąć się tak naprawdę, ale może jest to bezpieczniejsze niż chodzenie po tych bezdrożach. Możemy też spróbować w porcie, może ktoś akurat będzie się tam wybierał. Bo te barki, one gdzieś... My pytaliśmy, nie, czy te barki gdzieś tu latają. I one nie latały, to był Mogok, czy po prostu tu nie latają, bo... No, one nie... raczej nie latają nad tym. Nad ziemią. Nad ziemią. Aha. Tak. No, nie ma transportu takiego, kurczę, jakiegoś... między miastami? No to nie jest Europa. No. Jakby... To jest Stany. Po pierwsze to jest tak jakby Stany, po drugie to jest... No to jest początek tej kolonizacji. Ja rozumiem, nie? Rozumiem. To jest frontier. Tam ale dopiero składał kimkolwiek. No dobra, no ale to statek by tam latał pomiędzy ważnymi miejscami, a nie pomiędzy jakimś zadupiem, nie? Okay. No, myślę, że dzisiaj możemy wypytać też mieszkańców, bywalców knajpy o to, jak najlepiej dostać się do czar. Nie wykorzystując do tego naszych nóg, daj już trochę. Poza tym nie wiem, czy to nie jest takie trudne. Ten Dreko, który przybył do kryjówki Mogoga, on przecież tam podróżował. No tak, tylko że z kryjówki Mogoga droga jest już krótsza. My wróciliśmy znów do Port New Dagger. No nie wiem, nie znam się na forsownych marszach. Może lepiej faktycznie pójść traktem i cofnąć się do Tinty? Albo trochę traktem i skrócić, obejść Tintę i pójść przez las? Tak, byłbym za tym. Gdyby... nie jestem za skrótami z mojego doświadczenia. Jeśli skrót nie jest już szlakiem, to po prostu nie jest dobrą drogą. Ale... Myślę, wiecie, że... na mapie są tylko główne, nie? Więc tak. Jest szansa, że jest jakiś inny, który prowadzi inaczej. No to do połowy doszliśmy jakby, nie? Tak, tak, no to tak. Doszliście tym. Więc tu macie przetarty dotąd. Mhm. Tutaj pomocą może okazać się po raz kolejny hacz. Dobra, zapytajmy w knajpie, ktoś tak powiedział i zgadzam się z tym zdaniem. Tak, no hacz będzie w tej knajpie, więc myślę, że... To ja to powiedziałem, to był mój pomysł. Super, to brawo, idziemy. Wincencie. Odnotuję to w kronikę. Chcę wypić, zjeść i... Dziękuję, ja również jestem za moim pomysłem. Idziemy do knajpy? Czy coś jeszcze chcecie, panowie? Idziemy. Idziemy. Jeszcze będę musiał zahaczyć jedno miejsce. Dobra, wygrzejemy ci stoliczek. Potrzebujesz towarzystwa, Marvin? Nie, nie potrzebuję towarzystwa. Tylko... Uważaj, ludzie patrzą na nas krzywo. Oberwałem pomidorem, żebyś nie oberwał czymś twardszym. Miej oczy dookoła głowy. To naprawdę bezlitosne, że taki prawy człowiek otrzymał taki brak szacunku w tym mieście. Prawda? A co dopiero spotkać może takiego szarlatana jak ty? A widziałeś, kto rzucał pomidorem? A, dzieciak jakiś, ale cały tłum nie był za bardzo dobrze ustosunkowany do nas. Ciekawe dlaczego. To mam nadzieję, że żaden dzieciak nie rzuci we mnie pomidorem, nie przeżyłbym tego. I idę. Dobrze, chciałem ci tylko ostrzec, Malvin, ale okej. Ja garę cię uważam. Dziękuję. To... Odchodzę już. Jasne. Znaczy, jak coś, Vincent, jeszcze mówisz, to... Da to już do Gareta. Ja Garecie uważam, że to, co cię spotkało, było kompromitujące. Zgadzam się.
Super, dziękuję Vincent, twoje wsparcie jest bardzo ważne w tej trudnej dla mnie chwili. Dobra. Możemy się śpić? Tak, też chcę się już napić. Prowadź kawę. Patrz, stawia pierwszą kolejkę. Chyba. No to idziemy do knajpy. Dobra. Z pieniędzmi tak w miarę na wierzchu, żeby nas spuścili. Dobra, no i w takim razie zbliżacie się po całym dniu zakupów, też wizycie u De Arbe. Jest, no, może nie jest już wieczór, ale zbliża się powoli wieczór. I docieracie do zajazdu. Pod wieżą maga stoi przed wami otworem. Kiedy zbliżacie się, widzicie kilku mężczyzn, którzy już widocznie po skończonej pracy teraz stoją sobie tak naprawdę na tej werandzie przed i o czymś rozmawiają, też popijają coś z kufli, ale jak was widzą, to się od razu rozmowa ucichła i się odsuwają, żeby was wpuścić. I w środku widzicie, że jest pokaźna liczba ludzi. Od razu też w waszym kierunku okrzyki aprobaty z kątu, gdzie siedzi Hatch ze swoimi ludźmi. I oni: o, Tony! No, to ja rozumiem. Tak, z nimi trzeba. Tak! Dobra wota! Jest też Morengo, karczmarka, minotaur, która stoi za szynkwasem i widząc was skinęła w waszym kierunku. O, okej. Okay. Także przychylnie, czy... Przychylnie. Też okay, skinęła. No to git. Git. O, świetnie. I podchodzę. Była atmosfera trochę... luźniejsza, tak jakby. Dobra, to najpierw do baru, po kolejkę, potem do Hatcha. Dobra, no to podchodzicie do baru i Morengo widzi was i... Dobra, bo to też ich nienawidzę. Macie tutaj na koszt firmy i rzucę, i nalewa wam po piwie. Fatalną tak. Renomę robią takim jak ja. Skro? Skro? Nie, zmiennokształtni. No ubiliście tą, jakiej tam była Kila, nie? A, tak patrzę na Gareta trochę taka. A, no tak. No, ona zawsze jakoś tak mi się wydawała podejrzana. Tam jakieś machlojki w porcie, potem... Skądś miała pieniądze na całą bibliotekę, a teraz? Ha! Wszystko wyszło na jaw. I jak mówię, zwierzę zmiennokształtni robią złą renomę zwierzę ludziom takim jak ja. Ale nie dobra robota. Nie wszyscy na nas przychylnie patrzą. Pewnie. Czyli no, patrzę na Vincenta. Kolejka tam się nie przejmujcie tym motłochem. Kolejka dla tego bohatera i suwam mój kufel do Vincenta. Twoje zdrowie. I odchodzę do Hatcha. Czuję się niezręcznie. Robisz tak i pokazuję ci Vincent, jak masz pić. Vincent ma teraz dwa kufle. Ten chuj jeszcze niedawno chciał mnie za to zabić. Do KE. W sensie mając na myśli, aha, że... Okay, dobra. I wącham piwo. Jest okej. Okay. Nie dostaliście najlepszego, co ma do zaoferowania, ale jest pijalne. Okej. Okay. To idę do stołu Hatcha. Z dwoma? Gromady. Co? Z dwoma piwami? A dwa dostałem? A nie, no, ja oddałem tobie swoje. A, okej. Okay. Zasunąłem po szynkwasie. Kaja wyzerowała swoje pytanie. Będziesz to pił? I pokazuję swoje takie. Wskazuję dłonią, wiesz. No to Kaja bierze i z tym kiwem podchodzi już do stołu z Hatchem.
Dobra, no to przy haczu jak zwykle jego gromadka towarzyszy i oni, no to dobra, tą klepią cię po ramieniu, dobra robota, no ukorzeni trzeba wyrwać, nie mogą się tak panoszyć tutaj, tam gdzieś w Derispie czy coś, to niech sobie biegają, ale tu, a, dobra robota. No. A kto ale wam powiedział? W ogóle no to... uciekła nam wtedy, a wy ją dorwaliście. Trochę szkoda, ale zawsze jednego mniej. Mówi Larry. A skąd w ogóle informacja wyszła, Larry? Ano, szeryf powiedziała wszystkim. Ten grób tam na wzgórzu trochę mało subtelny, ale zielarz wybełkotał przy wszystkich, co się stało i cóż... No, zrobiliście to, co trzeba było zrobić. To prawda, Garrett. Patrzę tylko na niego i... Nie prowokuj mi, Vincent. Nie prowokuję. Ja tylko cieszę się ze wspólnego wieczoru. Dobra. Patrz, na pewno już rozszyfrowałeś to, że nie zamierzamy zostać tu długo i... Ostatnia przysługa na pożegnanie. Powiedz nam najlepszy szlak do czar. I on... czar. No, byłeś tam kiedyś? Nie, nie byłem nigdy w czar. Raczej trzymam się tutaj portu. To może znasz kogoś, kto podróżuje tamtędy i... Znaczy, główny szlak... Czar. Główny szlak niby przez Tintę, ale... Tak. Sądzę, że na pewno... Wiem od tych... Wiem od pasterzy, że czasem robią mały skrót przez Gaterak, ponieważ tam po drugiej stronie szczeliny jest całkiem dobre pastwiska i jeżeli poszlibyście już szlakiem, który przetarliśmy, sądzę, że zaoszczędziliście by parę nawet tygodni drogi. Ale może by, nie wiem do końca, jaki jest sekret tej przełęczy. Może trzeba będzie trochę pomyśleć. Ale Gaterkar da się przejść. Gaterkar? Tak, da się przejść. A to już cenna informacja. To jest dziura po prostu w kosmos, tak? Tak, to jest dziura w kosmos. Dobra, no. Dobra. Vincent, co o tym sądzicie? Przetarty szlak potem przez Gaterkar wydaje się najlepszą drogą. I to naprawdę nic nie lata ten dychacz? Nic? Żadna, kurczę, dostawa? Naprawdę nie lata wam niczym. Nie. Prądy powietrzne nad taką szczeliną są wyjątkowo niebezpieczne. Ale... A większość transportów węgla jest wozami przez Gadein do Tinty, a potem rozwożona po całym Nowym Sire już stamtąd. Dobra. Podobno, Smytko i Eston mają jakieś całkiem sprytne wozy, którymi to wożą tam przez Gadein. W końcu ten węgiel, który jest tam wydobywany, to praktycznie rzecz biorąc no jest im bardzo potrzebny w ich manufakturze w Nowym Sire. Przepraszam, w Casa de Comerade. Zauważyłem, że pałają się konwersją energii. Czyli mówisz, że jeśli dojdziemy do Tinty, możemy się natknąć na jakiś szybki środek transportu od Smytko i Estona. Zabierają osoby spoza firmy? O, tak. Na pewno. Wielu... ręce do pracy w czar zawsze są przydatne. Transporty ludzi z Casa de Comerade do Tinty, a potem na północ. To jedna z głównych tras nowych przybyszy. A byłbyś w stanie nam pokazać, gdzie mniej więcej znajduje się przejście przez Gaterkar? Czy to by było pytać twoich kumpli od wypasu? Nie, chyba pamiętam, co mi pokazywali. Podobno mają jakiś sposób gdzieś tutaj, ale nie wiem, co to może być. Chociaż takie spryciarze jak wy na pewno też to wymyślą. No dobra, to... Troszkę wyżej. Vincent wymazuje tak. No,
Dobra, to... Skoro są w stanie przejść oni i ich stada, to znaczy, że to musi być coś... coś... Tak. Solidnego. Ale na pewno więcej nie wiem. To też trochę trudno. Starają się to trzymać w sekrecie. Mamy nad czym myśleć. Dzięki, Hacz. Niezła... To była niezła wyprawa, co? No, niezła wyprawa. Też dobra robota tutaj z tym zmiennokształtnym. Nienawidzę drani. Tak. Plugastwo, które męczy te równiny. Jest jak jest. No, jest martwy. Martwa. To najważniejsze. To i tak się to kręci. To prawda. Kaj próbuje zmienić temat. I powiększyłeś jakieś nowe trofeum? Tak się przygląda tam z tyłu. Czy jest dziób tego Grika przybity do ściany, który ty odczepiałaś właśnie od jego. O, jest, zobacz. Patrz, Garrett. Próbuję cię tak ten zmienić temat. Dąsa. O, widzę. Niezły. Tychacz, kolejna blizna do kolekcji, co nieźle cię poharatał tamten bobołak. No, ważne, że nie przenosi klątwy. Będzie dobrze. Świetnie się zająłeś tym ramieniem. Muszę ci podziękować. To było bardzo ważne. Moja uroda na tym nie ucierpiała. Bardzo ważne z twojej strony, Hacz. Uratowałeś nam tam życie. Gdyby nie on. Patrzę na resztę kompanii Hacza. Gdyby nie jego odwaga, byłoby bardzo ciężko. On tak, opowiedzcie, co się stało? I on tak, to zostawiłem właśnie na tę chwilę, bo chciałem z nimi to opowiedzieć. Dalej, chłopaki, opowiedzmy, jak pokonaliśmy całą armię niedźwiedzików. Dobra. O, szkoda, że nie ma tu Malwina. Byłby w pełni żywiole. Meanwhile. Zostaje wywołany po prostu. Tak. Jakby dokładnie w tym momencie mniej więcej tak. Wchodzisz. Okej. Okay. Moment typu, że masz szansę wejść w tym momencie wtedy do nas. Tak, jak on mówi, że trzeba tu opowiedzieć pewną historię, to właśnie ty Garrett wchodzisz. Mówi, że szkoda, że nie ma Malwina, to ja wchodzę. Ale też jeszcze jak tam szedłeś tym miastem, też natrafiłeś na kilka takich właśnie spojrzeń też. Można powiedzieć, więcej w nich jest strachu niż wrogości. I też taka grupka dzieciaków właśnie uciekła spod karczmy, kiedy cię zobaczyły. Okej, okay, więc jak progresywnie po prostu coraz bardziej się pod kapeluszem chowam, no nie? Jak szedłem przez miasto. Wchodzę i idę do baru od razu, na wprost. Tak, i tam widzisz właśnie, że karczmarka też ciebie i zauważa i jest i pan, świetnie. I też siup kufel w twoją stronę. Dziękuję bardzo. Myślałem, że po ostatnim nie będziemy tu mile widziani. Coś za coś, plus, minus, powiedzmy, że zapomnę o tym. Ale tylko na chwilę. Jak stoję przy barze plecami do was, to widzicie, że na kurtce mam wyszyty jak skorpion. Krefl czterolistny. Nice. Złoty. Złotą nicią. Złotą nicią. Tak, i też masz naprawione rękawy po tym, jak się trochę przypaliły. Nice. Tak, dokładnie. No i to kosztowało 150 zł, więc nice. Więc mam symbol trefnego trefla na plecach. Nice. Prawdziwa ludzka istota i prawdziwy bohater. Dobrze. Kiedy się odwracasz do nich plecami, to zobaczasz, zobaczasz, mój Boże, widzisz przy stole, przy którym grałeś wcześniej w karty z Delago, dostrzegasz go, ale kiedy on też widzisz, że on ciebie jakby zobaczył, że przyłapujesz go na tym, że on się tobie przyglądał, ostentacyjnie wychodzi. Okej, okay. No cóż, nie komentuję tego za bardzo. Przykre. No i siadam do stołu z wami.
Ale masz kurtkę, Malwin. Co mnie ominęło? Co ciebie ominęło? Co tutaj moich towarzyszy ominęło? Mówi Hatch. Opowiadaj tutaj, jak to było z tymi niedźwiedziukami? Pozwólcie, że wam powiem. Ostrze, które unieśli na bezbronnych, na ich karki spadło. Ich wina utonęła w wąwozu cieniu. Ich posag zabrał blady koń. Nad ich grobem nie wzejdzie słońce, tak jak nad otchłanią zła, w którą Mogok ich zaprowadził. Skarbiec jego, grobem jego. Chciwość, która motorem była, zakończyła jego ruchy. Przeszłe zbrodnie i przyszłe zamiary spotkały się na krańcu lufy. Yo, nice. Inspiracja, performance z adwentadziem. Dobrze, rzucę. No, nie jeden. Na to byś dwie musiał wyrzucić. Dwie kości biorę od razu. Tak. Dobra, i rzucajmy. Używam inspiracji. Jeden i dwa. Ale czekaj. To było 9. Nie, zużyję inspirację. Dobra. Czyli tylko jeden, że teraz masz. Tak. I love D&D. Oj. Okej. To będzie 12. Taki. 12? Weszło. W sensie posmarowane przez Hatcha. Może bez wielkiej, wiesz, tutaj wielkich owacji, ale nie. Wow. I tam coś jeszcze przed chwilę ze sobą i w pewnym momencie Larry dźgnął ciebie pod żebra, Wincencie. No dobra, ale to... Znaczy tam, no, z jego perspektywy. Tak. No dobra, ale to powiedz jeszcze, jak było z tą staruchą? Vincent z tym piwem tak sączy powoli. No cóż, kiedy już się zamieniało, rozglądam się po towarzyszach. Ja tak patrzę nerwowo na Gareta, ale jakby nie komentuję samo. Garet patrzy w stół. Zaciska pięści tylko, ale patrzy w stół. Malwin mówi... Vincent uchronił całe miasto przed atakiem. Patrząc na Gareta, tak zatrzymuje się w staniu i... Po prostu zrobiłem to, co uważałem za słuszne. To prawda. Kto wie, ilu spokojnych mieszkańców New Dagger by zamordował ten potwór. Bo pewnie zamordował już nie jednego, prawda, Hatch? Musiały krążyć jakieś opowieści o rozszarpanych przez zmiennokształtnych w tym mieście. To pewnie była ona. O, szczerze mówiąc, niewiele. Nie? No właśnie. Coś tam słyszałem, że w Dekomeradę podobno grasuje jakiś wampir czy coś, ale to niewiele więcej. Skończyłem jej marny żywot. Strzeliłem jej w łeb. Ale wiecie, jak to jest. I tyle. Po prostu. Tutaj już Hatch przerwał, coś tam jeszcze miał do powiedzenia. No. Dobra robota. Tak. Zeruję kufel. Dobra robota, Vincent. O, piwa się skończyła, to ja pójdę po ten i Kaj ucieka od stołu. Napięcie jest zbyt duże. Idzie do baru. Vincent patrzy w stół, tak jak Gareth. Moment został zniszczony. Nie wszystko jest takie czarno-białe, jakbyśmy chcieli. Powiedziałbym, że nic nie jest czarno-białe. Trudno to ocenić. Hatch, coś tu mnie... Ja tam widzę to całkiem jasno. Te tam zmiennokształtni, lekantropy, wieloskórzy, doppelgängerzy. Do diabła z tym. Tylko szkodniki tylko na społeczeństwie. Tutaj, kiedy nasze tak właśnie prężnie ma się rozwijać, nowe Sire, to
Ważne, żebyśmy takiego plugastwa tu nie mieli. Zwierzęta. Tak. No, pory. Nawet gorzej bym powiedział. Zwierzęta przynajmniej nie udają ludzi. Nie no, może poza językiem. Krukami czy coś. No, rozmawia się bardzo z wami miło. Ale jestem bardzo zmęczony. Nie wiem, czy nie udałbym się do... Czy otrzymamy jakieś kwatery? W założeniu już je sobie załatwiliście, bo gdzieś musieliście konie zostawić. Mhm. Nie, więc zakładamy, że już zapłaciliście. Nocleg to jest chyba 3 srebra za noc. Od łebka. Od łebka. Dobra, to odliczam. No, dobrze, że mam srebro, nie muszę tam dzielić. Ja wpiszę minus 3 po prostu. Ja też. Poczekam do minus 10. A, sprytne. Sprytne. Ja udałbym się na jakiś spoczynek. Wy już dogadaliście, jak dotrzemy dalej. No, tam ta mapa leży cały czas jakby. Opcji jest więcej niż się spodziewaliśmy, więc może zanim Marvin uderzy się na spoczynek, w końcu coś ustalimy. I tłumaczymy mu ustalenia, te 3 szlaki, jakie są i może policzymy teraz, ile to zajmie. Ja proponuję... myślę, że czerwony szlak jako nasza główna trasa podróży. Dowiemy się, co mogłoby nam pozwolić przejść przez szczelinę, jeśli okaże się, że jest to zbyt niebezpieczne bądź też niemożliwe. Będziemy kontynuować szlakiem zielonym. Co sądzicie? Nie, ale wtedy pójdziemy do Derispy. Nie ma sensu. Idziemy do Tinty i spróbujmy tym przyspieszonym sposobem. Tak, tylko szlak do Tinty prowadzi nas parę dni na zachód, podczas gdy grupa, którą możemy... Czy już łowcy są tam razem z nami, czy... Zależy, czy wy teraz już ich opuściliście i rozmawiacie gdzieś w zaciszu swoich pokoleń. Myślę, nie. Przy nich? Czy przy nich? No nie, możemy nie. To jeśli przy nich, to nie mówię grupa, którą chcemy poszukać, tylko no, a wydaje mi się, że pójście na północ mogłoby dostarczyć pewnych nowych doświadczeń. Vincent się pociera po głowie. Dobra, kurwa, bierze, wyciąga tą mapę, przewraca kufel, jest już... To już dużo dla niego alkoholu, tyle ile wypił. Jeśli możemy... Jeśli ta przyspieszona trasa faktycznie zajmie nam mniej czasu, to weźmy ją i też i... No, co? Ile czasu chciałem zapytać, jakby ten co? W sensie... Co? Policzę, czekaj, kurwa. 13 dni, czerwona trasa. Aha, dobra, okej. I właśnie jak liczymy ewentualne przyspieszenie trasy? No, no możecie forsować marsz tym, nie? Że w jeden dzień robicie 2 kratki, ale no to jest ryzyko, że zrzucacie zmęczenie. Nie wiecie, na czym polega przyspieszenie, o którym mówił. No właśnie. Więc nie wiecie tak naprawdę, jak szybko transport zapewniany przez Smytko jest tą, pokonuje tą trasę. A do Tinty? Do Tinty jest 1, 2, 3, 4. No jest 5 dni. Ale da się to zrobić, powiedzmy, w 2, jeśli obydwa forsujecie. Nie? Dobra, a jakbyśmy z piechoty szli z Tinty do Czar bez przyspieszenia, to ile by to było? Raz, chyba lepiej trasą, 3, 4, chyba, nie? 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 dni. No to nawet Tintą a Czar. Nawet jeśli nie mielibyśmy przyspieszenia, no tutaj 4 dni różnicy na piechotę. Nie. 6. No i też tu jest, znaczy ten, nie będę rzucał każdego dnia, nie? Tam bez przesady. 4 i wtedy... 4 dni różnicy, a możemy zyskać więcej. Myślę, że to najsensowniejsze, jeśli zależy nam na czasie i
Jako, że jest to główny trakt, to też pewnie najbezpieczniejszy. No, myślę, że... No, sędy. Ale, ty co myślisz? Ty byłam w Flincie. W sumie mogę chętnie zobaczyć kolejne miejscowość. Zatem postanowione do Tinty. No to super. Teraz co? Kryptowinco takie. I co, chodź na jeszcze jedno, takie już Kaja ucieszona, że Vincent taki... Nie. Jednego. Ale nie więcej, nie. Kaja ci przynosi, jest mega rozbawiona, widząc cię takiego. Vincent, wypijasz to, co ci przynosi Kaja? Nie, stoi po prostu tam. Stoi ten kufel po prostu, jakby sięgam po niego co jakiś czas, podnoszę, tak później go odkładam. Patrzę dalej na mapę i myślę. Ja poszedłbym. Też tutaj będziecie mogli zerknąć, wiecie, na to rumowisko po Gogu. No tak, tak. Dobra, nie wiem, no nie będę wam tu... Wszystkie trasy są dobre, tak naprawdę. Właśnie doszło do mnie, że jeśli byśmy szli czerwonym bądź zielonym szlakiem, moglibyśmy się przyjrzeć rumowisku. No, przyjrzymy się i co dalej? Ja tak od nie początku... mamy żadnych zasobów. Ja od początku optowałem za tą drogą, ale większość wskazała Tintę, więc... Nawet jeśli byśmy coś zobaczyli, to przecież nie ruszymy tam. Jak ma zostać, to zostanie, jak nie, to nie. Tinta. No, ja myślę... Fioletowy szlak w takim razie. Jeźdźnia, a potem zobaczymy, może coś nas poniesie. Zobaczymy. Dobra. To wszystko postanowione już. To. Nie potrzebuję już trzeźwej głowy. I idę kupić sobie 3 kufle. No, okej. Okay. Dobra. Desto, panie. No, Kaja też. Kaja jak widzi ten, to też zaczyna rzucać. To sobie tylko odliczę za kufle. Jasne. Bo Gart nalega, żeby zapłacić. Dwa kopery za kufel. Dobra, to... Też sobie zrobię. Jak to jest zwykły ale, ale jest tani taki. Chyba, że coś dobra. Mocniejszego chcecie. Za dwa kopery za kufel, dobra. Desto na pijaństwo rzucają teraz? Tak. Okay. Tak, bo ich nie przeteleportowało. Dobra, Vincent widząc jak oni zapijają się kolejnymi kuflami, wypija ten kufel, który postawiła Kae przy nim. Dobra. Ja mam jeden na to 100. Okej. Okay. Odhaczamy wszystkie te dookoła. De 100, tak? Ja mam chwilę. Dobra. Tak. Wiecie co? Chyba wyszło mi 100 i 10. Sprawdźcie moje zielone kości. Czy to nie da się tam, tak. Bo... Nie da się 110. Okej. Okay. Czyli 0 wyszło chyba. A, 0. Okej, okay, dobra, czyli 10. Dobra. Czyli 100. Czyli 100. Jak same 0, to 100. Tak. Okay. Dobra, to okay. Gareth rzucasz jeszcze raz. To znaczy, bo na tej drugiej kości jest 10. Dobra. Czyli to jest 100. To, a, okej, okay, dobra, dobra, dobra. No, czyli rzucasz dwa razy teraz. Aha, okej. Okay. Co? Nie ma setki w sensie? No jest, rzuca dwa razy teraz. Aha, o kurde. To czekaj. 34. Dobra. 34 i jeszcze raz. Cyk. Co się dzieje? 36, o. 34 i 66. Gareth, 34, a 34 plus 66 to jest 100. Wow. Okej, okay, dobra. Ucy się w czar. Ucy się w czar, dosłownie. Ucy się w czar. Dobra. Puskowy chmalara. Budzi się w kasa de kamerate. Dobra, da się to zrobić. To jest twoim strażnikiem jest Vincent. Czy możemy jeszcze porozmawiać zanim tak, możecie. Aczkolwiek, dobra, to Gareta sobie już zapisałem.
KM, ty masz jedynkę, tak? Tak. Dobra. Vincent? Vincent po wypiciu tego urywa mu się film, tylko że Vincent nie zasypia, tylko Vincent po prostu siedzi. Dobra, ale rzucam dalej. Tak, rzucam, oczywiście. Taki po prostu zjazd masz i tak. Tak, 88. Nice. Ślina cieknie z jego aparatu gębowego taką stróżką. Dobra. No ale jakby zanim jeszcze przejdziemy do efektów. Tak, bo jeszcze jesteśmy świadomi, że gada. Tak, jeszcze coś. Świadomi, jesteście jeszcze tam, drugie piwo dopiero wjeżdża. Malwiniec, o czym chcesz porozmawiać ze swoimi towarzyszami? Ja jako jedyny tylko wypiłem to jedno. Tak, ty tylko jedno piwo wypiłeś. Na luzie nic ci nie jest. Czekajcie, tylko muszę jeszcze zmienić muzykę na odpowiednią. Marvin, ty jak coś opowiesz, to po prostu... dobre to było. Świetne. No, a nie dodać, że z kuszy strzelałem. To trochę... Pisałem to całą drogę powrotną. Bardzo ładne było. Ale też... Dziękuję. Bo ja strzelałem z kuszy, jakbyś to dodał potem. Wiesz, nie było mnie przy tym wszystkim. Wiedziałem tylko, że mogę... Znaczy... że ma dziurę po strzale z lufy. Fakt. A to nie ja, nie ja. Zdecydowanie nie byłem ja. To Kae akurat. Tak, to Kae. Dało się wywnioskować po świecie. Moje bełty nie zostawiają śladu, one znikają, są magiczne. Więc jakbyś chciał kiedyś kogoś, wiesz, żeby zniknął. Znikają. No, nie wiem, czy bym chciał, żeby ktokolwiek znikał. Zatem ze mną, Vincent. Czekaj. Nie, chyba ja to zaraz, Kae, zaraz. I zaraz. Vincent zostaje przy stole. Znaczy, masz tam kontynuuj. No jutro mamy ważny dzień. Podróż. Może ostrożniej z tym piciem. No, zdecydowanie. Bądź ostrożny, Malwin. Dokładnie. Bądź ostrożny. To jest... Wiesz, jak to działa na chemię, na układ nerwowy po prostu. Co to układ nerwowy, Vincent? To jest takie... Boże, teraz naprawdę. To wiesz, czy nie wiesz? Malwinie, bo chciałeś coś... Nie wiem, czy to dobry moment. Chciałem powiedzieć po prostu Garrettowi, że to nie jest tak, że ja cię chcę dojechać, Garrett. Dobra, to faktycznie nie jest dobry moment. To jest ten układ nerwowy, bo się denerwujecie. A to jest ham. Mówię, a to jest ham niesamowity. Malwin, to jest taki ham czasem po prostu. Miałeś ale ty rację. Do mnie mówisz? Tak, czy... tak, słyszysz tylko ty. No. Miałeś taką rację, jest taki po prostu. Ja mówię tylko, że ktoś z twoim potencjałem, no nie chciałbym, żeby przepadł w machinie beznadziejnej lojalności. Dzięki, Malwin. Ty to jednak jesteś taki doświadczony mentor. Cieszę się, że mogę uczyć się życia od ciebie. Ale nie mów mi, ile mam pić. Garrett. I wychylam drugi kufel. Garrett, usiądź, proszę cię, usiądź. Komunikacja. Komunikacja jest super ważna. Idziemy tańczyć. Trzeba porozmawiać, żeby zrozumieć po prostu. Poszedł. To jest taki ham. To jest taki ham, Malwiny. Zaślepiony zasadami pisanymi przez jakichś dupków, którzy nawet rąk sobie nie obrudzą, by je egzekwować. Dokładnie. Co dopiero nie narażą sobie ze swojego życia. Dokładnie. Nadstawiać karku dla takich to prawie jak samemu wkładać głowę na deskę gilotyny, Vincent. Dokładnie, wyrwałeś mi to z ust, z głowy. Wyrwałeś mi to z głowy. Tak. Szczególnie, że wyślą tam ciebie,
A jak zginiesz, to na twoim truchłem przejdzie następny wysłany przez nich i tak w kółko. Dokładnie. I to jest... Garrett tego nie rozumie. To jest... czemu mamy słuchać tych praw? Jak możemy tworzyć własne... swoje własne reguły. Żadne reguły nie istnieją tak naprawdę, Vincent. Kurde. Ale nie bierz tego sobie za bardzo do serca. Daję do myślenia. No. Reguły. I te tworzone przez autorytet, i te tworzone przez naturę. One wszystkie są tylko po to, żeby nas ograniczać, żeby trzymać nas przy ziemi, posłusznymi, bez silnymi. Tak. Jesteś taki mądry. Najgorsze jest to, że cały czas mają tacy jak Garrett wrażenie, że mają siłę, a tak naprawdę nic nie mają. Prawda. Są niewolnikami. Mają nas. Ma nas. Trzeba wyzwolić Garretta. Nie wiem, czy posuwałbym się do takich kroków. Ta rozmowa chyba... w jakiś sposób wyzwolić. Nakierować go, że nie musi być takim... służbistą. A, to tak. On prawie by wydał... prawie by z chęcią się podłożył, że nie wykonał zadania, które, za które dostaliśmy 3,5 tysiąca złota. To prawda. Tylko dlatego, że co? Że ma jakiegoś pana policjanta w głowie, który mu mówi... Mhm. On zaczął. On mówił z haczem o Gogu. On go zaczął ostrzegać, przypominać mu, jak sypnął farbę, to... Dokładnie. W sumie dali już nam pieniądze, więc... Ale nadal, no jest to narażanie nas. Narażanie nas na konsekwencje, a ja... Wiedz to o mnie, Malwinie, że ja bardzo nie lubię konsekwencji. Konsekwencji nie lubisz. W końcu trafiłeś do więzienia. To były konsekwencje, chyba. No i co przyjemnie było, niezbyt. Nie wiem, jak do niego przemówić. On jest jakiś... nie z tej epoki. Poważnie. Czuję się z Garrettem, jakbyśmy się zamienili miejscami, jakby to on był jakimś... wielosetnym bytem, a ja młodym. W sensie to jest... Kładę rękę na ramieniu Malwina. Wiesz, po prostu czasem... Może jakbyś spróbował z nim porozmawiać. Przepraszam, jeszcze niedawno to wy próbowaliście mi dawać takie... lekcje. Musimy do niego jakoś dotrzeć, ale w taki sposób... Kurwa, Malwin, ja nie wiem. Albo... Nie wiem, czemu ja jestem osobą, która musi tutaj rozwiązywać ten kolejny problem. Kurwa, jak mi głowa boli. Wypij może jeszcze jeden, to ci przejdzie. Masz rację. Nie, Malwin. Muszę trochę posiedzieć. No to posiedź. Wrócimy do tego. Tak. Na pewno. Malwin, ja cię lubię. Bardzo to doceniam z twoich telepatii. To chyba ma większe znaczenie niż takie normalne stwierdzenie. Ty wiesz, o co chodzi po prostu. Ty rozumiesz. No tak. Niewielu rozumiem. Wiem. Wiem, Vincencie. Mało jest takich, którzy rozumieją. Jakbyś chciał kiedyś... No nieważne. Jakbyś powiedzieć... Wiesz co? Muszę odpocząć. Chyba zaraz stracę przytomność, a bardzo tego nie lubię. To byłby drugi raz, kiedy tracę przytomność?
Muszę trochę skupić się. Może idźcie odpocząć do... na górę. Tak, tak, zaraz pójdę. My tam tancujemy z Garetem. Kaja rzuciła jakieś tam... Ja muszę jedną rzecz sprawdzić, bo nie mogę tego znaleźć. Monetę jakiemuś gościowi z kurde z tym z harmonią. Nie, bo ja tutaj kurde się to, że Rok pisze scenariusz teraz na następne 20 minut opisów, co się dzieje z waszymi ciałami. Tam jakiś koleś może przygrywać nam jak my tam, w jakimś tam harmoszce? Sądzę, że na pewno jest ktoś, kto gra jakąś muzykę. W końcu jesteście w karczmie. Dobra, moment. Więc my tam się w kółko kręcimy właśnie z Garetem i Kaja też już jest przyjemnie narąbana. I Gareta w ogóle uczy jakiś przyśpiewek swoich, nie? I tam jakby tancujemy ten i Kaja w pewnym momencie też tak jak ostatnio wychodzi i taka nawalona śpiewa: zwiąż mu ręce, obetnij łeb, wyrzuć za burtę, niech leje się krew. Kubek o kubek i mieczy szczęk, to piratów z gif, złowieszczy dźwięk. I tak cały czas to byśmy śpiewuje po prostu. Nice. Dobra. Garet już nie wie, co się dzieje, próbuje powtarzać. Malwin, kiedy jakby Vincent tak dogorywując, rozmawiając z tobą, położył tą rękę na twoim ramieniu i po prostu jakby już go nie ma. Ta ręka nadal leży na twoim ramieniu, ale on jest już nieresponsywny. Okej. Okay. Ale jakby on jest stracił przytomność? Czy nie, jest on, bo on nie traci przytomności, on jest wyłączony. Ty nie wiesz, czy on się nie odzywa, czy go nie ma. Okej. Okay. Na razie tkwie, tak. Okej. Okay. Dobra, daję mu moment, się daję mu ten moment. Dobra, wiecie co? Potrzebuję 5 minut. Dobra, my możemy grać dalej. W sensie, znaczy opiszę, co się stało i z konsekwencjami tego zmierzycie się już na następnej sesji. A, okej. Okay. No dobra, to... To teraz czy za 5 minut? Teraz 5 minut, że ja muszę to... Okej, okay, no to my możemy dalej. Dobra. Możemy grać. Vincent nagle odwraca się w twoim kierunku. Głową. Ja odwracam głowę w twoim kierunku. Mówiłeś. Kto znalazł? Vincent! I podchodzi Kaja, już teraz jakby skoczył i tak lewą szkoda Vincent taki. Wyrywam się, jak zwierzę złapane w sidła. A jeszcze ona ma z kolcami tą zbroję, więc tak, o, przepraszam. Zapomniałem, że mam te kolce. Vincent, jest jedna rzecz. Tak. Ale odpowiedz tylko mi. Tak. Kaja staje obok was i tak patrzy, tak się ten... Widzisz, jak patrzymy na siebie po prostu w ciszy. Czy to, co mówią... No wiesz... To prawda. Ani jedno słowo kiedyś to udowodnię. O, mam, znalazłem. Dobra. Potrzebujesz pomocy w tym? Nie wiedziałbym, jak ją wykorzystać. Natomiast... Vincent poważnieje i siada jakby znowu przy stole. Będzie dobra, ja już jestem moment, gotowy, jakby co. Będzie taki czas, będzie takie miejsce i twoja rola będzie wtedy kluczowa. Uwierz mi, Malwinie, dojdziemy do tego. Mam wrażenie, że wiesz za dużo. Kurwa. To tylko widzicie, jak też Garrett jest odwrócony do was plecami na drugim końcu sali i krzyczy: Kae! Kae, gdzie jesteś? Idę, Garrett. I idzie do ciebie tym krokiem. Dobra, i w ramię pod ramię wychodzicie zadowoleni na zewnątrz. Okej. Okay.
teraz tak, Malwinie, co ty robisz z Vincentem, który tam już się zmienia w warzywo powoli. Warzyfikacja tak zwana. Warzyfikacja, dokładnie. No ja próbuję go zaprowadzić do łóżka, które by było przeznaczone dla osoby, która dla niego, no że nie śpi. Dobra, no po prostu go bierzesz do jednego z tych łóżek, które tak. wam przydzielono. Na poddaszu one się znajdują. Zostawiasz go w tym łóżku, idziesz się odświeżyć. Kiedy wracasz, tak już go nie ma. Udaję zdziwionego. I okno na poddaszu jest otwarte. Dobra. Ja po prostu zadeklaruję, że Malwin w tym całym chaosie, on po prostu idzie spać. Dobrze. Tylko, że przed snem wyciąga tą przypinkę, którą dostał od Niny. Mhm. No i się bardzo długo jej przygląda po prostu. Mhm. Ale finalnie ją chowa i kładzie się spać. Jasne. Przychodzi następny dzień. I zaczniemy od Vincenta. Vincencie, budzisz się z potężnym bólem czułków. W swojej telepatii słyszysz, jak sam ocean przesyła ci falę prosto do mózgu. Flashbang. Tak, wstajesz, otrzepujesz się, widzisz, że jesteś na tyłach jakiegoś budynku, w jakiejś takiej alejce wręcz. I kiedy się otrzepujesz, twoje ręce trafiają na jakiś miękki materiał. Dotykasz, patrzysz i jesteś ubrany w wspaniałą, przepiękną, czerwoną, elegancką suknię. Jest ona, idealnie się komponuje z twoimi skrzydłami. Wyglądasz w niej przepięknie, ale tracisz wszystkie inne ubrania, jakie miałeś przy sobie. Jeśli miałeś zbroję jakąś na sobie, to już jej nie masz ze sobą. Jeżeli miałeś coś na pasie, to też tego nie masz. Na pasie w sensie. Torby? Torby nie, nic. Okej. Okay. To nie tracę nic. Nie tracisz. Dobra. Bo mam tylko torby pod swoimi skrzydłami, więc. Dobra, spoko. Ale całe ubrania inne, jakiekolwiek okay. miałeś na sobie, nie masz ich już ze sobą. Jak to działa? To jest suknia zrobiona pod Zixchilla, czy...? Jest tak, widzisz, że są rozcięte z tyłu, bo to była zwykła suknia. Twoje ramiona przechodzą przez takie bardzo bufiaste rękawy, tylko dwa. Ale plecy, jak się tak oglądasz i obmacujesz, tam jest ewidentnie przecięte, żeby twoje skrzydła wystawały, ale jest obszyte, że ktoś to zaplanował. I masz mniej o 50 sztuk złota kasy. Fuck. Dobra. Dobra robota. Garecie, ty... Budzisz się w karczmie, w swoim łóżku. Przeciągasz się w swojej tam pierzynie. I jak się przeciągasz, twoja ręka trafia na czyjąś twarz po twojej lewej. Aha, odwracam się powoli. Patrzysz, tam widzisz, jak śpi przepiękna tiflinka o czerwonej skórze, która, jak ty ją tak trafiłeś, ona przestań i odwraca się na drugą stronę. Rzuć 2d6, proszę. Kurde. Już rzucam. 2d6. Tiflink o czerwonej skórze, powiadasz. Tak. Let's go. Kobieta. 2d6 to będzie 1 plus 1, czy 2? 2. Dobra. No. I w pewnym momencie to odpisz sobie 2 sztuki złota. Mhm. O! I teraz rzucasz, bo były. Czyli teraz 2d4 rzucasz, bo tylko 2 na d6. Dobra.
2d4 już. Mm-hmm. To będzie 3 plus 1, 4. 4, dobra. Kiedy jest, jakby budzisz się w tej sytuacji, zanim zdążysz jeszcze dobrze zareagować, słyszysz pukanie do drzwi, takie głośne, rąbanie. Mhm. Co robisz? Próbuję sobie przypomnieć, co zaszło? Nie ma szans. To patrzę, gdzie jest, gdzie są moje ciuchy, broń na przykład, sztylet jakiś. Jest ładnie ten, na krześle gdzieś tam obok odłożone. Dobra, to wstaję. Ten, trochę obolały jesteś też jak wstajesz. Dobra, w sumie to ignoruję to pukanie, robię to, co bym robił, czyli wstaję i ubieram się i biorę sprzęt. Mhm. I jeśli to nadal puka, to takim słabym głosem. Jak, no bo jak ubierałeś i tak dalej, to tak długo trwało, no to pukanie ucichło w pewnym, po pewnym momencie. Ale aha, słyszałeś takie brzęknięcie porcelany po drugiej stronie. Okej. To czy jest tam okno? Jest. To chcę wyjrzeć, gdzie jestem. Jesteś w karczmie, w swoim pokoju, który wykupiliście. Okej, dobra, to uchylam drzwi ostrożnie. Dobra, i za drzwiami widzisz, jest miska, a w niej jest ciastka świeże, pachnące jeszcze i świeżo upieczone, cynamonowe. I tyle, ile wyrzuciłeś na D4-kach, czyli... 4. 4. Aha. I kiedy podnosisz tą miskę, to czujesz, jak dwie zgrabne ręce łapią cię w tą w talii i słyszysz: o, skąd wiedziałeś, że to moje ulubione? I czujesz, że jesteś wciągany z powrotem do pokoju. Dawaj na Constitution. Dobra, fade to black. Nice. Kurde, może czas się uspokoi trochę ten Gareth. Może tego potrzebował. Tak. Tymczasem Kae. O kurwa. Kae. Budzisz się w piekarni ciastek. Budzisz się przebrana za tieflinga. Nie, nie. Nie, nie, nie. Zupełnie co innego. Kae, budzi cię ból głowy, ale to nie jest ból głowy od alkoholu. To jest ból głowy w stylu dostałaś z tyłu głowy czymś twardym. Dotykasz się i widzisz trochę krwi, rozglądasz się, gdzie jesteś. Jesteś w wozie. W wozie typu więziennego. O kurde. Za kratami. Jest przerzucona taka płachta, że jesteś osłonięta przed słońcem, ale słyszysz wyraźnie i czujesz, że wóz się porusza. Słyszysz klekotanie kół. I może jakieś takie okrzyki jakichś ptaków, które towarzyszą tej podróży. I za sobą, za tym wozem, przez kraty widzisz dwie znajome twarze na koniach w strojach Gardis. Kurde. I widzisz, jak w twoim kierunku, szczerząc się szyderczo, z żółtymi zębami, jest nie kto inny jak Juan Carlos starszy, a koło niego na koniu nie kto inny jak kapitan Francesco. I tutaj zakończymy dzisiejszą sesję. O nie. Ale to może coming back. Efekt motyla.